Halo, halo, hej siemanko, buongiorno, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Miyagi, True Crime, New York City, na Xboxa klasika, kapum, przeskakujemy. Hej siemanko. Witajcie, witajcie, buongiorno, siema arem, savo, masakru, dziękuję za lurka. 17 z rzędu już miałem, wszystko poszło w pizdu. Tak, bo to wiesz, musisz pilnować, nie? Kiedy są streamy. Albo ewentualnie właśnie tak jak Amanar pisze, że resetuje się po czasie. Witam, siemanko, dzień dobry, witam was w True Crime New York City na Xboxa klasika. W ogóle jestem w gigaszoku, że gierka na początku była projektowana w ogóle pod PlayStation 2 i dopiero później portowana na inne platformy. A zazwyczaj to się robi odwrotnie, nie? Na początku robi się na peceta, ewentualnie na Xboxa klasika, bo najmocniejszy sprzęt. No i dopiero później na to biedne PlayStation 2. A tutaj właśnie kolejne została totalnie zamieniona, jestem w szoku totalnym. Tak więc nie pamiętam, czy my w tym roku graliśmy w Streets of LA, czy w zeszłym. Bo to kurde, jak się kończy te troszkę gierek w roku, to człowiek nie pamięta. Kiedy my kończyliśmy Streets of LA, w tym roku, czy w zeszłym? Bo wtedy graliśmy jeszcze w God of War 1, pamiętam. Kurwa, nie pamiętam, kiedy to było. Ale koniec końców, to pamiętam, że Streets of LA to... Kurwa się jak mleko w szafce tam z tyłu zestarzało, nie? Okrutnie, ohydnie wręcz. Więc... Jestem ciekaw, co tutaj będzie. Tym bardziej, że akurat z tą odsłoną jest sporo wspomnień, bo trochę się w nią grało za dzieciaka. Więc no... Fajne, zobaczymy. Czas pokaże. Odpaliłem gierkę i w gierce już 3 razy N-word poleciał, nie? Na początku gierki. Więc sounds good, man. Lecimy, widać, że to stara gierka. Tak, graliśmy w Residenta z panem Steve'em. I następny stream będzie w przyszłą środę. Nie w tą co... Nie dzisiaj? Za 7 dni będzie następny stream z Residenta, Savo. Ustaw sobie ten... Ustaw sobie budzik. Na za tydzień. Bo dosłownie za tydzień będzie następny stream z tego, nie? Elo, panie Basie, manko, jak tam... Jak tam Carbon? Bo ja wtedy siedziałem u ciebie na streamie do momentu pokonania Angie. Jak ci tam poszło dalej? Bo ciekaw jestem. Miyagi. Dobra, let's go. W ogóle właśnie pamiętam, że gierka zaczynała się taką imponującą cutscenką, w sensie, że tam wchodzi zakrwawiony typ. I grubo. Widziałem parę streamków w weekend, ale w kotlinie byłem pomagać rodzice. No jasno, to się jak najbardziej rozumiem, panie. Ale jak się uda, to następna środa, gdzieś tak godzina 17 mi się wydaje, wiesz, tak wstępnie, panie Savo. Ale jak coś, to tam znać, nie? Musiałem przed końcem wyjść z chaty, kurwa, najgorzej. To ewentualnie następnym razem, ale tak jak ci mówię, ba, polecam ci jeszcze tego undercovera na PS2. No kurwa, istne złoto, nie? Naprawdę, to jest tak dobry Need for Speedzik, że to się w pale nie mieści. O, czekajcie, zaraz wracam. New York City. Manhattan Island. 25 square miles of crowds. Concrete. Crime so cold, they'd wither the soul and freeze the blood. Millions exist here. Walking streets that may swallow them whole. Will spit out their bones. When you've been locked away for the better part of 15 years, you've got no choice but to rely on those closest to you to watch out for your interests outside. In my absence, my son was given the keys to my kingdom. Placing his trust in those who claimed my allegiance. As it turned out, it was a decision both of us would come to regret. And on the streets of New York City, regrets are measured in bullets. No ja pamiętam, jak za dzieciaka na mnie wrażenie robiła taka scenka, że właśnie wchodzi cały zakrwawiony typ i tam jest totalny rozpierdol. I później właśnie... Grało się policjantem, już imię mi się podobało, nie? Damn, money! I didn't know, man! I swear! Shut the fuck up. No.
O tak, i za dzieciaka robiło też wrażenie, że można strzelać z dwóch broni naraz. Ja pierdolę. Ja właśnie nigdy nie kumałem, o co chodzi w fabule True Crime'a. Mam nadzieję, że w końcu będę miał okazję to zrozumieć, nie? Dobra, czyli gramy ex-gangsterem, który został wystawiony do wiatru. Okej. Okay. Zrozumiewalne póki co. Jak ten Wolf idzie z wyboru? Kurwa, chłopie, jak złoto. Przepiękna gierka. Jedna z najlepszych gierek, jakie grałem w tym roku. W sobotę prawdopodobnie, jeszcze tego nie zapowiadałem, ale prawdopodobnie w sobotę o 16 robimy maraton z tej gierki i będziemy nakurwiać do momentu, aż skończymy gierkę, nie? Bo naprawdę tak się złoto w to gra, że do tego aż się nie opłaca przysiadać na parę godzinek, nie? W to trzeba przykurwić, że tak powiem brzydko. To początkową scenę to pamiętam cały czas, nie? Jakby to było wczoraj. Nie boisz się, że ci się przeleje? Przeje? O, przeleje mówię, ale co im się przeleje? Znaczy spróbuję, wiesz? Spróbuję do tego przysiąść na parę godzinek. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Jakbym usiadł do takiego True Crime'a na 6 godzin. Oj, no to by się przyjadło, na pewno. Albo do jakiegoś, nie wiem, co my ostatnio graliśmy. No w cokolwiek innego, nie? A ja właściwie mega zajawa na ten tytuł, co powiem szczerze mówiąc. Robocopa, no, no to by się przejadło po 2 godzinach, nie? Ale z tym to się szanujmy, z tym to się szanujmy. Z tych nowych to na Switchu ogrywam jakiegoś Wolfa, bardzo fajnie się gra, tylko w sensie jakoś nie wróciłem potem. Na Switchu? A muszę zobaczyć, jak wygląda Wolfenstein na Switchu. Mega ciekawe. Siema panie Slagator, thank you za 5 transmisji z rzędu. Się chyba można było jakoś rzucać. Aha, on nie może się rzucać, bo... A nie, może! Dobra, dobra, mamy to! Max Payne Boży! Aha. Dobra. Dobra, jest motyw z Total Overdose i z Maxa Payne'a, nie? Z rzucaniem się. Chłop nas chyba do wiatru wystawił, coś mi się wydaje. Czy nie? Czy oni chcieli mu zabić ojca? Nie wiem, no tak wnioskuję z dialogów. Wow! Co to był za dźwięk z tekanaty? Z tekana czwórki dźwięk. You've had some scratches before, but this one, we're talking about one big fucking band-aid. It's the last time I'm saving your ass, so you better do exactly as I say, or you're on your own forever. All right, man. Now get the fuck out of here, kid. Merry Christmas. Wesołych świąt, sprośna świnio. Jak to było w Kevinie? Na razie spoko się zapowiada, no. Powiem ci, że... Na razie jestem optymistycznie nastawiony. Patrząc na to, że jest to True Crime. Po tym, jak grałem w Streets of LA. 5 lat później.
without my help, hotshot, so don't get cocky. You ain't a detective yet. Come on. You know I'm gonna blaze through those qualification tests like that. Oh, you in that much of a hurry to get out of my unit? Lieutenant Dixon, nah, I was just... Save it. I'm happy for you. You're gonna make a hell of a detective. Well, hurry up and polish your badge or you're gonna be late. Jak widzę nowojorską policję, to mi się od razu Max Payne 2 przypomina, nie? Dosłownie, dosłownie każdy komisariat dla mnie wygląda jak z Maxa Payne'a dwójeczki. Terry, you know I don't like greenhorns in my... Marcus has been on a beat for 4 years now. Just aced all the CIC stuff. Yeah. Remember, he's your responsibility. Comprende? You got it, Vic. Jest jakoś historia kontynuowana z LA? Nie, to jest kompletnie inne story. I z tego co czytałem, to oni powierali takie nadzieje w tym New York City, że chcieli jeszcze dwójkę zrobić, nie? Że kontynuować przygody tego Markusa. Ale chyba nie pykło, bo później dostaliśmy Sleeping Dogs, które tam w czyśćcu siedziało dosyć długo, nie? Produkcyjnym. Siema Laro, elo elo. Perform free light attacks. Dobra. Kurwa, jakie shieldy, chłop, te pianki tam latają w pizdu. Perform radial attack. Punch jak z Def Jama. W Def Jamie jak wzięliście sobie styl street fighting, to tak można było mecze kończyć, nie? Patrz, zoba! O, będziemy klepać typów, nie? Kick him in the balls. Climb over the fence. Możliwe, bo oni tutaj właśnie zainwestowali bardzo w dubbing hollywoodzki w tej odsłonie. Jest chyba Mikey Rook i ktoś jeszcze z tego co ten. X don't give it to you. A tutaj nie wiem czy są utwory DMX-a, ale jest bardzo dużo utworów, które pokrywają się z GTA San Andreas w ogóle, nie? Jest utwór Dancing. Jak wszedłem, jak odpaliłem tą gierkę na chwilę, to właśnie był utwór Mother. Tell your children not. Aha, grapla. Kurwa, skręciłem mu kark. No, San Andreas, to powiem ci, że do dzisiaj jest słuchany soundtrack, nie? Kurwa, skryciłem mu kark. Chłop przyszedł na zmianę, potrenować. O nie, kurwa, przybiłem ci rękę, przepraszam. Jesteście cali? Nie, Vice City? Dla mnie Vice City najlepszy ma soundtrack, nie? Powiem wam, że system walki jest mega spoko w tej gierce, póki co, nie? You killed a cop. You killed a cop. I tu chyba też są dwa endingi, bo tutaj też macie ten system dobrego i złego gliny, nie? Więc bankowo są dwa endingi w tej gierce, albo parę endingów. Pamiętam, że w Streets of LA też było parę endingów i my mieliśmy bad ending, że tego gangstera, którego goniliśmy przez całą grę, odleciał nam w pizdu. Zajebiste. No jest mega autocelownik, jest dosłownie autocelownik, który sam się celuje. Perform wallhawk. Okej. Okay. Perform. Ha, tak się robi. Ojejciu, ale dziwnie się robi tego Gandaiva. Bo on jakby się... Jest bardzo mały czas reakcji na zrobienie tego.
Siema, panie Diego Laswito, witam. Cześć, cześć, co tam? Ej, chyba nie było granatów w Streets of LA. Mamy coś nowego. Dobra, kituwencja. Wódz papyn dalej. Enter precision, precision aim. A, okej, tu jest samocelowanie. No to jest ze spowolnionym tempem, dobra. No, ten wybuch, a co dopiero jakby wiesz, jakby jakieś parę samochodów obok siebie stało, to Xbox by wybuchł cały już, nie? Najpierw wybuch granatów, potem zniszczenia, no. Bez kitu. Mega dobre. Zobaczymy, jak to później będą się te granaty zachowywały, nie? Siema, panie Atian. Elo, elo. Witam, witam. Zaczynamy sobie True Crime'a z Streets of LA, New York City, bo kiedyś graliśmy Streets of LA i to Streets of LA się okrutnie zestarzało. Więc jestem ciekaw, jak będzie z New York City, nie? Siema, panie wystrzony, dziękuję bardzo. Elo. Tak, Xbox był przepotężny. To dosłownie komputerek był, nie? Szczerze mówiąc. To był komputerek zamknięty w konsoli. I co nie odpalisz właśnie na nim, w porównaniu z innymi konsolami, to zazwyczaj działa najlepiej, nie? Nawet jak rozbierzesz Xboxa Classica, to masz właśnie płytę główną, wyciągany procesor. Tak, to jest sama generacja co PS2, nie? Ale to też dlatego, że wiecie, że PS2 wyszło prędzej, nie? Więc Microsoft miał jeszcze trochę czasu, żeby podpatrzeć i coś tam mocniejszego wybrać. Czy było grywane przecież True Crime LA? Oczywiście, że tak. Nawet, tylko właśnie nie pamiętam, czy w tym roku, czy w zeszłym. Nie pamiętam właśnie Laron, ale był ogrywany na streamach i... Ojejku, jejku, ciężka gierka. Siema, panie Zaboker. Elo, elo. Wszystko oprócz Dreamcasta było lepsze od PS2. A GameCube też? GameCube był mocniejszy? Dziękuję bardzo, Atian, za 7 transmisji z rzędu. Thank you, thank you. Był mocniejszy, a to nawet nie wiedziałem. Fuck! No, ale Gran Turismo 4 wygląda przepięknie, tam Gran Turismo podobno w HD można odpalić, nie? No, Gran Turismo 4 to pamiętam, że mega ładniutkie było. Tak, no właśnie, właśnie, był tam jakiś tryb. Ale specjalny kabel? O kurwa. Szóstej generacji? No do. Jakiś chyba Soul Calibur jeszcze, nie? Obsługiwał ten tryb, z tego co pamiętam. Smooth driving, schoolboy. O kurwa. Siema, Kubuś. Tak jest, siemanko, ja jestem Siów. Nie, Siów będzie z Big X Challenge w przyszłą środę. Będziemy grać w Residenta znowu. Więc zapraszam, jak coś. Ewentualnie możesz Siuba zobaczyć poprzez kichnięcie jego na streamie. To masz dwie okazje, żeby Siuba zobaczyć na streamach, nie? Gran Turismo 4 w domu właśnie na streamie. Ja zrobiłem licencję, udało się. Wtedy wychodzi sygnał, ale po analogu, a dlatego tam jest 6 kabli. A to akurat właśnie ja mam ten kabelek, to może by było kiedyś spróbować. No, honey, the lock is at Grand Central. No, the new ones. Yeah, suits him there, da el traje. No te apure. Alright, you know what? No problem. Okay, love you too. Why don't you just move into the city, Vic? Yeah, save yourself a train ride. And my salary. You're kidding, right? Looks like you still have both feet, kid.
Was I fucking right about this guy or what? Denzel ain't got nothing on you, kid. Oh, for Christ's sakes, Terry. How hard is it to shoot a target? I want you to take him into the streets, see if he can handle himself in plain clothes and deal with real perps. Do the whole drill. Otherwise, no shield. Comprende? Okay, boy wonder. Time to kiss your costume goodbye. Grab your street gear. Then pick up an unmarked cruiser at the garage. I'll meet you outside. Yo, I got your boy Wonder right here. O, stajemy się tajniakiem. Co tam, Kubuś? Siemanko. I znowu będzie Rafał, Rafał? Tak, no, no, no. Ja uwielbiam, kurwa, grać ze siłem w jakieś gierki, bo to jest zawsze taka beka. Kurwa, Ponga bym z nim odpalił, bym się dobrze bawił, nie? Na jaką platformę kupić True Crime? Na PS2. Od razu ci mówię, na PS2, bo wersja PC-towa, nie dość, że 20 lat minie zanim je odpalisz, bo kurwa co chwilę coś nie działa, to jeszcze sterowanie jest tak spierdolone, bo to jest dosłowny port z konsol, więc ja bym, Larot, na twoim miejscu w konsolę celował. Absolutnie bym nie brał wersji PC-towej, nigdy w życiu. Ja raz odpaliłem Streets of Rage na kompie, to myślałem, że kurwa myszkę zjem. Tragicznie to działało. Dobrze, a tam? Też gitówka, nie ma na co narzekać w sumie. Gran Autismo wyszło? No to na pewno. To na pewno. O kurde, ja myślałem, że się cutscenka wczyta, a tutaj patrzcie, wczytało mi samochód. Juci, krynica. Jak dobre. Siema, panie grabarz. Prawdziwa zbrodnia New York, Nowy Jork, miasto na pierwszy X pudełko. Tak jest. Florydą grasz? Tak, tylko że on akurat może oddychać, nie? Role się zamieniły tutaj. Pa-pa, pa-pa, pa-pa. Później graj na PC, gdzie sterowanie zjebano. No tak, no właśnie True Crime na początku były projektowane na PS2, nie? A dopiero później na kompy, więc no nie polecałbym Larun wersji PC-towej, bo się zajebisz, chłopie. To nie jest warte, nie? True Crime, pamiętam, New York City całkiem spoko na PC-tach działał, ale Streets of LA to była jakaś sreka totalna, nie? Zaraz ci odpowiem, grabasz, jeszcze sekunda, bo... La comida de mi mujer? Para decirte la verdad, Manny. No, but we'll talk later. All right, kid, let's cruise. Talked to your father lately? Nah, man. I saw him a couple of weeks back. He wanted to see you. Yeah. Ej, to nie jest Mikey Rook, dabigując tego policjanta? Besides, he ain't the one out here watching my back. Ah, come on, Marcus. We're practically family, right? Right. All right, now let me see you drive, huh? Here, check your GPS. You think you can beat the clock? Then step on it. Race to bike car. Siema, Harley. Dzień dobry, co tam? Na PS2 kupię. Wiesz co, ja nawet Streets of LA chyba mam, mogę ci wysłać, bo i tak tego nie będę już nigdy więcej grał. Musiałbym, żygam. Mogę ci podesłać, jak chcesz. Dobra, let's go, jedziemy. Man, I gotta hurry up. Mam nadzieję, że gierka nie będzie robiła tego samo co Streets of LA, w sensie, że co chwilę będzie ci dawała... Nie masz grania tu w pokoju! Co chwilę będą zadania na czas, że będziesz musiał jeździć na czas, żebyś miasta nie zwiedzał, żeby cię czasami nie kusiło, kurwa, po mieście pojeździć, nie? Ale ciemna ta gra. Cześć, czy mogę zmienić? Nie ma rozjaśnienia, nie? O chujenie. Bo rzeczywiście ciemniutko jest, no. A będziesz przyjeżdżał do Grudziądza? Display static robi wrażenie. A wiesz co, czekaj, zobaczę czy mogę w GPS-ie szybko ten podjaśnić. Ewentualnie wam podjaśnię właśnie ręcznie. Dajcie chwilę. Bo rzeczywiście mega ciemniutka ta gierka, tylko właśnie odpalę ten. Coś się zmieniło? Jezus Maria. No, próbuję przez GPS-a trochę ten.
podjaśnić. No, chyba nic nie daje. Wibrator wyskoczył, z dupy uciekł, no. Display setting robi wrażenie, ano, ano, ano. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj to odpalę. Zobaczę, czy mogę tędy. Jasność, damy tak na... O. Chociaż nie wiem, czy za dużo teraz nie będzie. Nie, w sumie lepiej. No, niech tak zostanie. Tak więc odpowiadając na pytanie, to nie wiem, Grabasz, czy gierka jest spierdolona. Dopiero się o tym dowiemy. Bo, proszę ja ciebie... grałem tylko w Streets of LA. W New York City grałem tam za dzieciaka. I za dużo o gierce nie wiem. Dziękuję, Mieszko, za 15 transmisji z rzędu. Thank you. Don't make me jump through these hoops. Just go through the motions, kid. Keeps Navarro off our backs, right? Yeah, yeah, okay. Keep your... Gra ma tak wyglądać, żeby są poświetleni na ulicy. No, no właśnie, też mi się tak wydaje, że to miało taki klimat budować, nie? I że zapewne to na telewizorze, jak to odpalisz, to to wyglądało inaczej trochę. Hell's Kitchen, kolabo z Ramzejem. Oh, you fucking donkey! Może gdzieś wyskoczy. No klimacik jest tego Nowego Jorku, nie? Tego nie można odmówić. Chodź tutaj. Bo jakiś pies wyjęty. W końcu nie u mnie. You ain't real? Sorry, my fault. You free to go. Yo, police. Oh shit, I am on parole. Oh shit, please don't take me in. I could give you a cut of money I take in. Good going. Next I want to see you inspect a car. Walk over to the parked car over there and pop... Po trukrajem akwarium to już będzie Sleeping Dogs. Możliwe, możliwe, bo ja kiedyś powiem ci, że grałem w Sleeping Dogs przed czasami streamowymi. Przeszedłem chyba z jedną trzecią gry i ją porzuciłem, nie wiem czemu. Coś tak jakoś mi się zdudziło, nie? Więc chyba tak, chyba sobie ogramy Sleeping Dogsy. Bo Sleeping Dogsy pamiętam, że zajebiste było akurat, kurwa. Mega dobra giercunia. W dwa dni? Kurwa, to szybko ci poszło. Strangehold, tak, kurwa, Strangehold grałem w gimbazie. Niesamowity tytuł. Tak, przynajmniej tak go pamiętam, nie? Ach. Chłopy nie reagują na... Śpiący psy, fajna gierka. No to elegancko. Strangehold też pamiętam, że giga. Tylko że Strangehold był giga krótki, nie? To był taki Max Payne połączony z Total Overdose. W zamkniętych, znaczy bardziej Max Payne, nie? Ale no mega, mega króciutka gierka. Kurwa. Hey Marcus, you paying attention? One of your callers is getting away. She's coming to your... Test ain't over yet, kid. You better get back out there. Co ja mam zrobić? Marcus, you need a car. Get in the street and flash that badge. New York Police! No wypierdalaj. Aha, potrzebowałem auta, żeby podjechać. Fucking shit! Tak, tutaj gramy, no. Swojego nie mogłem właśnie. Chłop mi kazał przejąć samochód, nie? Aha, muszę go na piechotę złapać. O Jezus! Brutalność policji. No i elegancko. Ja robiłem Rasha fabuły. Maidman też fajna gierka. Mam kupioną ją. To jest gierka od City Interactive, nie? Ogramy kiedyś. Prawo, coś tam, coś tam. Coś tam, co... That will be all, Kurt. You've been looking after my boy, Terry.
Czy to jest Busta Rhymes? How you been, Isaiah? Just doing my time. To what do I owe the honor? Thought you might want to see this. Uh-huh. Seems my boy is no longer just a pawn. Congratulations, son. Life's full of irony, isn't it? Higgins. Okay, I'll be there. Well, Isaiah, we gotta cut this short. I'll be seeing you. A to jest jego stary. Okej. Batman by łamał kręgosłupę, tak jest, dokładnie. Siema, Voldominator. Jeszcze nie wiem, po pół godzinki gramy. Jeszcze ciężko coś ocenić, nie? 50 centów, no. Tak, prawa ręka mafii, tak. Przypomniało mi się, ostatnio właśnie byłem w Ceksie i właśnie zauważyłem tego Maidmana i mi się przypomniało, jak Krzychu w niego grał chyba 4 godziny i nie zrobił save'a. No, 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 tak było, tak było, tak było. No, prawa ręka mafii, nie? Siema, Voldominator. Dziękuję za 60 transmisji z rzędu. Thank you, już ostatnia prosta do stówy widzę. Ostatnia prosta do VIP-a. Ta, PDF-y, no. Doszło sam da te ubijem. Eto dotle. Eto dotle. Opa. Dotle. Where's the fire, man? Come on, Marcus, this is important. Get your ass in the car. Race to location. Ojejciu, jak słyszę te syreny nowojorskie, to od razu mam GTA 3 przed oczami, nie? Jo, pierdolę, jaki klimat. Jakie dobre. Na peceta, bo chciałem go po polsku, wiesz, Kuba? Ja wiem, że to jest gówno port, ale chciałem go na ten, bo jest po polsku. Tam ktoś jeszcze studia nagraniowego ma postawione zarzuty? No tam wiesz, wszyscy po jednych pieniądzach są, nie? Nie oszukujmy się. Sure, if you need to know. Nah, man, it's cool. I'm not out in 6 minutes. You come in, guns blazing. All right, I got your back. A to Kubuś, możesz mi wybrać, bo to wiesz, tutaj jest odjazdowy rajd, masz Subika, w sobotę będą sprzedawane dodatkowe tikety na odjazdowy rajd. Może ci się trafi, to wiesz. O jak, jaka animacja papierosów, ty. Co jest? Oho, chyba chłop umarł. Reksio i UFO. Wiesz co, Kuba? Nic ci kurwa nie powiem. Tak, w sobotę już, bo w sobotę będziemy Wolfensteina kończyć. Forensic says it was a gas leak. Bullshit. Look, I know that you and Terry were close, Marcus, but you need to let this go. It's Navarro's business now. He's not gonna let you touch it. No more OCU, huh? Well, maybe one day, but for now, you're back here with me, working street crime. I'm not putting those blues back on. Relax, it's plainclothes duty. You get to keep your shield, as long as you play nice. Fuck that. I need to find out what really happened. Marcus, I'm trying to help you here. Crime has been on the rise all over the city, so please, do me a favor. Get out there and collar me some perps, okay? Yes, ma'am. Okej. Okay. Czekam, aż się przełamiesz i odpalisz to Jade Cocoon? Czekaj, tak kminie, kiedy można by to było odpalić teraz? Mamy True Crime'a do skończenia. Red Alert zajmie nam jeszcze z 3 tygodnie. Desperados będziemy grać, kurwa, do momentu, aż mi do trumny nie wsadzą.
No, właśnie to jest JRPG, nie? I zobacz, że ja mam teraz Red Alerta na najbliższe 3 tygodnie. Desperadosa do grudnia, w sensie, że wiesz, mam troszkę tych takich długich gierek, nie? Hey, detective. You got some evidence to turn in? Didn't have much to turn in, eh? Well, thanks anyway. JRPG-i zasysają. No właśnie, ten może nie, bo on mi się bardzo nostalgicznie kojarzy, wiesz? Bo w demóweczkę grałem za dzieciaka, taki, to jest taki JRPG pokemonowy trochę. A ja przyjechałem tutaj. Tak więc, Kubuś, mi się wydaje, że no jeszcze trochę czasu minie, ale odpalimy w tym roku bankowo. Ja bym może bym odpalił Jade Cocoon, kurwa, może na święta, w sensie, bo wtedy miałbym dużo wolnego. Nic by mnie nie goniło. Może Desperados by się do tego czasu, kurwa, skończyło razem z tym. Żadnych RPG-ów, znaczy żadnych tych. Żadnych RTS-ów bym już wtedy nie brał, żadnych kierek z góry. Więc Anusz. Solve City Crime, okej. Okay. What the heck? Wiecie co, ja przywrócę ten balans ciemności, bo ta pogoda będzie się zmieniała. Niestety będziecie musieli dopasować oczy do tego. Bo teraz widzę, że ten. Że to się zmienia. Son of a bitch! Vagrant Story, to by ci Rysław Rajdy robił, ale Rysław i tak już mi Rajdy robił. Więc spokojnie. Yo, ale furka! Siema, docent, elo. Oh shit! Najczęściej by robił. Ja bym musiał częściej w jego godzinach streamować. Tyle by chyba wystarczyło, wiesz? My się bardzo mijamy. Jak śpiewała Sylwia Grzeszczak, ciągle mijamy się, nie? Chłop zakładnika wziął. Policja! Działania! Czyjś nieżycy? Oć trochę da zajebie, nie? O, ale to było dobre! Czy ja uratowałem kolesia i potrącił go samochód? Bez kitu, Nowy Jork to jest miejska dżungla. Ja pierdolę. Twoja stara zapierdala. O kurwa, co to za dzwonek? Ten dzwonek Motorola. Twoja stara zapierdala. Zajebiste. Już mi się podoba ta gra. Jezus Maria. Ile tu się dzieje? Ale co wam powiem, to wam powiem. To ten Nowy Jork jest mega ładnie odwzorowany. Tak szczerze mówiąc. Aha, trzeba blachą poświecić. Dobra, bo właśnie tam on coś tam mówił, żebym się zatrzymał, coś tam, nie? Ktoś porwał autobus. Czekajcie, bo ktoś porwał autobus. Jest. Pojebane to miasto. Nic nie widzę. I can't see shit. O! Urwało mi nogi. Aha, już mam nogi. Okej. What the hell are you doing? Yo, police, I need this vehicle. Okej. Okay. Urwało mi nogi, mam nogi. Zajebista. Jakie głośne są te kody w ogóle, nie?
No właśnie tak powiem ci, że czuć troszkę, że ten model jazdy tak troszkę tu się rozjeżdża. A gdzie niby kradziesz? Pokazuje mi... To pokazuje mi, że tu samochód ukradziono. Ja nic nie widzę. Okej. Policja, brak, tu śmierdzi mortadelą. To znaczy? Dobra, chyba jadę do celu, bo te sidequesty takie trochę pobugowane są. Okej. A, mamonem, dobra. Dobra, może coś się wylosuje po drodze. Ale draw distance jest śmieszny, nie? Jak to miasto się tam renderuje w tle. Co? Agresywni wegetarianie? Okej. Dobra, to jedziemy. Przyjmuję zgłoszenie. Zapierdalam. Jesteś agresywną wegetarianką? Ale nie da się zaufać? Zaraz zobaczymy. To jest wegetarian... wiadomo co? Dobra, wchodzimy tam. Jo, pamiętam, że za dzieciaka na mnie też mega duże wrażenie robiło to, że można było do budynków wchodzić, nie? A w Getta San Andreas nie można. Jezus Maria! Ale zaraz bloka przytrzyło mnie. Jezus Maria. Tak się to robi, szanowni państwo. Krótka piła. Kopa na plecy. No i elegancko. Dobra gra, dokładnie. A co ty tu masz, chłopie? Yo, I'm here for that protection. You want protection now? Protection money? Go fuck yourself. Don't fight it, pay. I don't... hurts, don't... Come on, be reasonable. I don't make shit here. Come on, man. You want me to stop? You wanna die? Yo, I... Co to jest za system? Yo, I can barely make rent every month. Please go somewhere else. You pay and I'll protection. It's a good deal. Take it and go. Candy from a baby. This fucking guy. Na czym to polega, nie wiem. Fajnie, że gierka mi to wyjaśniła, nie? Dobry glina, nie? Trzy kobiety pobite. Wyjdź, bo nie mogę stąd wyjść, chłopie. Get out of here, man. Shit, I'm telling you. No kurwo. Police? Eh? Bo cię zaraz zamknę. See that badge? No. Ole się ciemno zrobiło, nie? Słońce zaszło. Klątwa wege, dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Gdzie ja zostawiłem swój samochód, a tam. Dobra, lecimy na prędkość. Jeszcze zobaczę na mapę. Zobaczę, co tu w ogóle jest, nie? Subway, police booth, dojo. A bo właśnie pamiętam, że w Streets of LA ominąłem bardzo ważny aspekt tego, żeby ulepszać postać. Więc tutaj nie możemy o tym zapomnieć, bo pamiętam, że później miałem ogromne problemy z pokonaniem jakichś bossów, bo ja cały czas miałem bicie i strzelanie na jeden, nie? Więc tutaj będzie trzeba ulepszać naszego ziomeczka. Radio wóz możesz ukraść? Już ci mówię. Police, I need your car.
Jo, można. Policjant normalnie wysiada. Aha! Oskarżyli mnie! A nie! Myślałem. Myślałem, że to o mnie. Bo wsiedliśmy w tym samym momencie, nie? I było, że skradziono radiowóz. I mówię, kurwa, co jest? Jak jeździsz, kurwa? Znaczy w sumie to jest taka spoczko giereczka, bo tu w sumie większość rzeczy można sobie po prostu jeździć po mieście i robić, nie? Więc w sumie taki gameplay mega spoko. No i na chuj ci to było? Głowę ci rozjebię teraz. Dawaj, następny, kurwa. Cieciu. Fuck. O, chłop skontrował. No powiem wam, że te całe aresztowania, no to robią wrażenie, nie? I to odpychanie ludzi na wszystko. Tak więc na razie Vibe jest o wiele lepszy niż w tym, niż w Streets of LA, nie? To tam bez dwóch zdań. Punk. Dobra, gitara siema, witam w mojej kuchni. Udało się. Jedziemy na dalszego questa. Amsterdam Avenue. No, powiem wam, że na razie... Kurwa, jak jeździsz. Że na razie to nic tragedii nie zwiastuje, szczerze mówiąc. Dobra, ale ja nie mam czasu co 5 minut się zatrzymywać do was. Ja też mam rzeczy do zrobienia. Jakieś questy, coś kurwa ten. Bo właśnie widzę, że gierka dosyć często będzie wciskać te questy. Co 5 minut najlepiej. Idziemy, w ogóle jedziemy. Aha, na drugą część Central Parku. Okej. Okay. Go! O, lampy się odpaliły. Elegancko. No, ale fizyka jazdy jest taka mega kartonowa. Dosłownie jakbyś mydelniczkami, jakbyś mydłem kurwa po wannie jeździł. Kurwa, chłopia, policjantem jestem. No dał mnie! Dziękuję Bartaspop za followka, witam, siemanko. Trzech policjantów go tam dosiadło, nie? Jeszcze ja go zablokuję. Wow! Give up, this shit is over. Visual contact with suspect. No. Udało się. Siemanko, siemanko, witam. Babka. Czy gierka się zgliczowała, bo babka chciała wyjść z bagażnika, jego zamknąłem? Dobra gra! Dobra, już nikogo nie ratuję. Wyjebane mam. Już nikogo nie ratuję, nie? Ostatni raz to było. Siema, panie Polarnik, witam, witam. Gierka się skraszowała i pierwszy raz, znaczy bardzo rzadko mi się to zdarza, że gierka kraszuje mi się na konsoli. Serio. To się mega rzadko zdarza. Ratowanie niszczy grę, dokładnie. Siema, panie Polarnik, co tam? Siema.
No, chyba skupimy się na questach, coś mi się wydaje, nie? Bo te side questy to psują gierkę. Jak ogólnie wrażenie, na razie bardzo pozytywnie ci powiem. Co do tytułu. Myślałem, że będzie giga gorzej. Ale właśnie niestety gierka się wysypała. Nie wiem, co się stało. Trzeba patcha, trzeba kupić klika. Pirat pewnie zaraz wychodzi. Następny klik i tam pewnie dodadzą łatkę, bo ja nie mam internetu i się z płyty zainstaluję i będzie działało. Takie czasy kiedyś były, nie? Ja uwielbiam wszystkie klony ala GTA, ale to tą część nigdy nie mogłem kończyć się przemoc. Właśnie powiem ci, Bartas, że ja też uwielbiam wszystkie klony GTA, czy to Scarface, True Crime, ale właśnie niektóre jakby czuć, dlaczego są nazywane nieudanymi klonami, nie? Więc... Cała gra się nie zapisała? No ty chyba srasz teraz na mnie. No co ty gadasz? Ja pierdolę, no co ty gadasz? No to dobry początek, nie? Dobry początek. Dobra, to przespeedrunuję szybko. Ale sraka! Ja myślałem, że tu jest autosave. Ja myślałem, że tu jest autosave, ty. Dobra, tak jak kogoś ominęło, to zapraszam jeszcze raz. Siema, Drozduch. Specjalnie dla ciebie Grodno, bo odpaliłem. Ta gra jest strasznie ciemna, chuja widać, a teraz też chuja widać. Właśnie to jest to, nie? Że jak jest tak w miarę taka jest pogoda, to jest jeszcze okej, nie? Ale rzeczywiście później jest tragedia, nie? Autosave grze z 2006 roku, no właśnie w sumie kurwa... Powiem ci, że Streets of LA się zapisywało samodzielnie, dlatego ja pomyślałem, bo poprzednia odsłona się zapisywała samodzielnie. Dlatego ja pomyślałem, że ta też będzie, nie? Ale sraka. Czemu się od nowa odpaliło? Bo gra się zgliczowała i mi ją wyjebało. Tak więc gramy jeszcze raz. Dobra, podjaśnię wam ją trochę. Bo rzeczywiście jest sraka fest. Tak lepiej, czy jeszcze trochę? Ta baba chciała wyjść z bagażnika. Ja jej zepchnąłem bagażnik i gierka się wyjebała, nie? I ja myślałem, że będzie safe po tym, jak już przeszliśmy cały prolog, nie? Dobra, speedruna robimy. Dajcie mi znać, czy wam jeszcze trochę podjaśnić, czy tak zostawić, nie? Siema, panie Bartort. Elo, elo. Dobra, speedruna szybko robimy. Siema, panie Łajcik. No właśnie, jestem ciekaw, jak ona się zestarzała, bo ja kiedyś ściągałem za dzieciaka, nie? No, zaczynamy od nowa. Graliśmy trochę w tą gierkę dla osób, których nie było. Gierka się wyjebała po tym, jak babka chciała wyjść z bagażnika, nie? I gierka się wypierdoliła na plecy. Znaczy, powinien być, nie? Ja sobie sam zapiszę już. Takie jest w końcu jesień. Oj, tak, byczku. Plus jeden. No, przez tego crasha się wyjebało wszystko. Ta gra się nie zapisała. Ja myślałem, że jest autosave. Dobra, kark ci skręcę, bo kurwa nie mam czasu. Ale aż tak dużo do nadrobienia nie mamy, nie? Jaki wsmród.
Jaki smród. Ta gra ma 69 na Metacriticu. No i ogólnie miała być kontynuacja, nie? Miał być True Crime 2. Streets, znaczy ten, New York City, ale nie było. Ciekawe dlaczego. A już właśnie się tak w fabułę wkręciłem, nie? Bo tam na początku był ziomeczek i go zaciukali. Gdzieś ta IGN odpierdala z głosowaniem. Nie, nie, nie widziałem, a co tam? Znaczy to, że IGN odpierdala, to tam nic nowego, nie? To dotle. To dotle. Opa. Opa. Tak więc witam panie Łajcik. Siemanko, co tam? Kurwa. Łukąd miał na głosowaniu 90% ponad najlepsze na stronie. W ciągu godziny spadło do 70%. No tak, bo pewnie, wiesz, coś im zapłaciło i coś musi wygrać innego, nie? Klasyka gatunku. Ogólnie tak naprawdę miał być True Crime Hong Kong, potem United Front. Odkupił grę od Acti, ale bez praw do marki zrobili świetnego Sleeping Dogs. Tak jest, no Sleeping Dogs kiedyś będę musiał Bartas ograć, bo kiedyś grałem troszkę i naprawdę mega dobry tytuł, nie? No tak, dokładnie. Widoksy przyszła, miałem problem z jedną misją. Nożownicy. Może jakiś tutorial na YouTubie by pomógł ewentualnie. No, wypierdalaj. Dobra, szybko przyjdziemy ten tutorial. W sumie aż tak bardzo do tyłu nie jesteśmy, bo ja sobie tak bardziej enjoyowałem tą gierkę, ten początek. Więc jego się nie będzie robiło długo. Ewentualnie dajcie mi znać, czy jasność jest ok, czy ten... Czy coś wam podwiększyć, zmniejszyć, bo u mnie na monitorze jest całkiem git, ale domyślam się, że u was na podglądzie to też inaczej wygląda, nie? Już. Ale był już taki fajny moment na streamie, jak chłop wziął zakładnika, w sensie porwał chłopa i ja go uratowałem i go samochód przejechał, nie? No to jest, Jezus Maria, to jest chyba jeden z najlepszych momentów w ogóle w tej gierce tutaj będzie. Nie wiem, czy coś lepszego się przytrafi już dzisiaj. Nam dostaje remaster. No już się zastarzało najwyraźniej odpowiednio. No na pewno będzie pirat na streamach, śpiący pies, nie? To bankowo. A Bloodborne? No to może poczekać. To może poczekać, nie pali się. No, ten Soul River naprawdę mega spoko się zapowiada, serio, no.
Nieprzypadkowo wycofali to z GOGa wtedy. Tak, od razu no. Zaraz tylko przejdę tego questa i ten. I od razu hard save'a robię. Nie spodziewałem się, że gierka nie robi autosave'ów, nie? Bo pamiętam, że Streets of LA pomiędzy misjami, pomiędzy rozdziałami robiło zapisy, nie? Pierwsza sensowna premiera w tym roku? O Jezu. Jak Star Wars Outlaws jest dla kogoś sensowną premierą, to naprawdę. Trzeba się zastanowić nad życiem. Od kiedy Turret ramy autosave'a? Czwarty raz mówię, że Streets of LA miało autosave'a, dlatego tym się zasugerowałem. Nie, Kuba, nigdy. Nigdy w życiu. Ani razu. Co to ja się boję, kurwa? Bym jakiegoś przelał i zaraz by było, że ten... Że zabiłem. Co ty? Nie. Ja się boję. Tak, inaczej je podlewam z Kiwim. No, łajcik, to się akurat mega spoko zapowiada, no. Wszystkie sztuczne są, takie wszystkie z AliExpressu przyszły. Slagator mnie przejrzał. Możliwe, że to jest różnica względem PC. Ale Streets of LA grałem na tym. Grałem na PlayStation 2, wiesz? Dobra, już jesteśmy w miejscu, gdzie nam wyjebało gierkę, więc spoko. Ten ziomeczek, który nam uratował życie, nie żyje? A nie, to jest jeszcze ten moment tego. Myślałem, że już teraz jedziemy na miejsce, żeby go rzadko tam wysadza. Hard save'a ma? To czekajcie. Jo, trzeba samemu save'y robić. Jaki smród. Police search, relax. You're not a cop. Okay. Jak kocham Horizon, to jak słyszę remaster gry, której nie trzeba powoli. Znaczy, ta gierka nie potrzebuje remastera, bo ta gierka dobrze wygląda cały czas, nie? Breaking my balls, it's breaking my balls. No nie potrzebował fans, no po co? Look, this would be my second offense. Let me go and I'll take some money from time to time. Że w Tsushima być może grać, znaczy będzie grać babą? Z dwojga złego, to ja ci powiem, pirat, że już wolę grać babą niż czarnoksiężnikiem, jak kurwa w Assassin's Creed Shadows, nie? Walk over to the parked car over there and pop its trunk for me, would you? Hey, looks like you found something. You know I heard some cops sell the stuff at the pawn shops. Ta, tyle tytułów z PSX-a czy z PS2, a oni remasterują gierki z poprzedniej generacji, nadal utrzymując poprzednią generację przy życiu. No kurwa. Co za typy, nie? Jak zapomnicie zapisać gierki, jak ją wyłączycie? Chyba to i to jest grabarz bolesny, tak samo mi się wydaje, wiesz? Tak mi się wydaje, że to jest ten. Whoa, what's going on over there? Looks like if the badge doesn't do the trick, you gotta pop some eardrums. Look at that. Nice shooting. Now put some cuffs. Nice shooting, son. Na glebę. Zawsze mi rozpierdalał ten model tego niebieskiego chłopa, nie? Z tym, z tą marihuaną. Zajebiste. Do mycia. Hey, Marcus, are you paying attention? One of your callers is getting away. Commandeer yourself a car and chase him down. Police! Marcus, you need a car. Get in the street and flash that badge. No, Ghost of the Shell, Future Cop LAPD, to zajebiste tytuły. Ale nie. Goddamn piece of shit. Look at this loser. He may be useful. Don't kill him, hot shot. Ah, shit, looks like we got a runner. All right, look, ditch your car, chase him down. No, takie stwierdzenie, żeby pana nie wyrywać, nie? Chodź tutaj, chłopie. Aha, chłopa kolka złapała. Dobra. Macie tą kolkę jeszcze?
Dobra. Tak więc ja już się nie skupiam totalnie. O, syfon filtery, Jezus Maria, dwójkę musimy kiedyś ruszyć w końcu, bo kiedyś tylko jedynkę przeszliśmy. Dobra, cutscenkę od razu przewijamy. W czwartek mają pokazywać gry po Capcomu, może jakiś nowy Resident? Jakaś dziewiąteczka? Jak Horizon przy tym długo trwało, musiałem się zmuszać trochę do jej do ukończenia. Ja właśnie nawet nigdy nie grałem w Horizon, wiesz? No właśnie tak się śmieję z Slagator, że teraz będzie bardzo dużo na retro Dino Crisis, nie? Od czasu kiedy weszło na retro. Na retro, do PS Plusa, co ja pierdolę. Dobra, jak coś to zaraz robię save'a. Po tej misji, jak chłopa zabiją, bo chyba cała fabuła będzie polegała na tym samym, co fabuła Streets of LA. Zabili chłopa? Szukaj go. Szukaj, kto zabił naszego chłopa. Więc zajebista. Tak, kojarzę Nark. Rzeczywiście, to było chyba jeszcze w zestawie z grą LA Rush, tak mi się wydaje. W sobie zirydał już może da retro grać? O kurwa. No ja, bo dostał remastera w sobie ją. Za darmo, ale kup najdroższy pakiet PS-u z premium. A, to ma sens. Dobra, robię dużego save'a. Witam was bardzo serdecznie w miejscu, w którym nas wyjebało. Elo, elo. Możemy kontynuować przygodę. Spoko, spoko, panie Łajcik. No problemo. No problemo, panie. Od razu jedziemy do celu, nie? Albo od razu pojadę do celu. Zróbmy jakąś misję. Zobaczmy, co się będzie działo. Tym bardziej, że raz grytają, a raz usuwają z nich. No to tak jak w Game Passie, nie? Coś jest, za chwilę tego nie ma. Dlatego najlepiej mieć swoje gierki, kurwa, fizycznie i elo. Lens Benz na komisariacie, właśnie tak chciałem powiedzieć, że chłop się z lat 80. tam urwał, nie? Ewidentnie. Spoko, spoko, panie docent. Thank you bardzo. Za obecność. Dobra, oficjalnie ruszamy fabularnie dalej. Kurwa mać. Tak więc pamiętajcie, nigdy nie zamykajcie baby w bagażniku, bo wam gierkę wyjebie. Złota zasada. A, bo ja pod prąd jadę. Noted. No, zapiszcie sobie, jakbyście tam zapomnieli, nie? Celebryci, para celebrytów zamieszana w strzelaninę. Zajebiście, ale mnie to nie obchodzi. No chyba też, tylko save'a zrób właśnie Harley przed, bo to wiesz, różnie bywa, nie? Ja do rozjebany byłem, jak pigierkę tutaj wyjebało. O, znowu Lens! Lens, Lens, Lens! Hey, jak widzę, powiem wam, że ten park, znaczy ogólnie ta dzielnica Nowego Jorku w tej gierce cholernie przypomina mnie GTA 4, nie? A to nie jest tak, że musisz reputację wbić, żeby questa otworzyć? Ojejciu, bez kitów w Streets of LA było tak samo. Że trzeba było mieć odpowiedni poziom gliniarza. Dobra, to czekamy na następne zadanie. Jezu, jaka ta mapa jest duża, jaka jest pusta. Dobra, to czekamy na jakieś wyzwanie. W takim razie. Masz jakąś listę gier, które przeszedłeś? Tak, jest lista gier, które przeszliśmy. Już ci wpisuję, czekaj, komendy. I proszę ciebie, to jest backlog. I tu jest lista gier ukończonych, jakie ukończyliśmy na streamach w ostatnich latach, tak żeby się nic nie powtórzyło, nie? Tak, właśnie no. Chłop jakiego dajwa zajebał. Właśnie bez kitu Bartas mega się zgadzam, bo to
Na PS2 może to też inaczej wyglądało, bo na PS2 była niższa rozdzielczość, ale na Xboxie klasiku jedziesz i dosłownie budynki respią się przed tobą. I jakby rozumiem, że to miało miejsce w pierwszym driverze na PlayStation, ale w 2005 na Xboxie klasiku? No tak średnio trochę, nie? Szczerze mówiąc. Co, teraz żadnego questa dla mnie nie ma? No, ale tak jak Voldominator powiedział, nie? Nieprzypadkowo ta gierka miała na premierę oceny 60 albo 6 na 10. Więc mi się wydaje, że ludzie to bardzo szybko wyhaczyli. Że to wygląda jak wygląda. Dobra. Porwana taksówka. Jedziemy. Sebastian Wątroba. W11 Wydział Śledczy. Jesteśmy na miejscu. Ol się w niego wpierdolę zaraz. Co? Ta policja jest jebnięta, ty. Oni mi bardziej przeszkadzają niż pomagają. Porwaliście taksówkę? Zaraz ją odzyskamy, tylko że się nie będzie do niczego nadawała. Ale chuj. Już jadę. Po prostu przeholowali. Gra powinna być może następnej generacji, bo że ludzie... No możliwe, nie? Że na 360 sygnalki włącz, rzeczywiście. Fire Red i tu zdychą. Chłop ma własne zdanie, przepraszam. Już nie będę. No Jedi ocalałem i strasznie mi nie siadło, ale grabarz powie ci na swoją obronę, że Kasztan też to grał. I Kasztanowi też ocalały średnio siadł w porównaniu do Fallen Order, nie? A ja nie mogę włączyć sygnalek, bo jestem w pojeździe ten, pojeździe cywilnym. Bo właśnie mówię, kurwa, czemu ja tego nie zrobiłem, nie? Kal odbyty. Witamy. Chłop tam się zawiesił. Wystaw Wardej. Łeło. Tak jak alert był kiedyś u Silva. Elo. Kurwa! Jesus. Co? What the fuck? Jesus. A co ty tutaj do mnie kurwa startujesz, chłopie? Najlepszy policjant do wybiorku, tak jest. Chodź tutaj. Co to było za pokazywanie mi tutaj? Wstawaj. Dziadu. Emeryta leje, bo mi pokazał te, żeby spierdalał. What the fuck? Attention all units, we have 1050 engaged in a territorial dispute. Prostitute related distribute. Co? Prostytutki się klepią? Jo! Dobra, let's go! Wpadam tu jak tatucha w babuchę. Nie to! Kurwa. Chłop na babę usiadł. Jezus Maria! Okay, Dorothy, welcome to Oz. Oh shit, ale ją dosiadł. What in the hell? Czemu tam dalsze uciekają? Ciężko wstać, skoro buczaszką krawężnik prawie jak American History już zwaliłeś. Czy ona stękała? Może jest fanką BDSM. Wow, there. Więc w sumie to ona powinna mi zapłacić. Siema! Widzieliście to? Biegnę do babki. Ona mnie w locie złapała. Spira mi zrobiła wrestlingowego. Co jest? Chłopie, ratuj mnie. Kurwy, stać. Ej. No, jest. Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy. Police, stop right there.
Szybka luta, lufa pytanie. No, kiedy to piękna gra, piękna gra. Najlepsza gra, jaką grałem w życiu, nie? What the fuck? Babka się schowała za bagażnikiem, no kurwo! Chodź tutaj. Siema, Lukas. Kurwa, nie... Przepraszam, przybiłem ci rękę. Przepraszam. Inną babę dosiadłem. Zajebista jest ta gierka, nie? Olcz, teraz usiądę. O ty kurwo! Widzieliście, jak uciekła? Kurwa, role z Dark Soulsów. No, kurwa! Zrobię się jak żółw dosiadłeś żółwicę bez kitu, no. Ja dosiadłem menelice, zajebiste. Ty, no one uciekają wokół bloku, zesram się zaraz. Kurwo! Ol, zaraz, kurwa, cię, tam wskoczę w ciebie. Jest! Kurwo, ty. Kurwo! No. Dziękuję. Najlepszy policjant, kurwa, w tym mieście. Jeszcze jedna gdzieś do parku. Piękna gra dla całej rodziny. Chyba teraz mi się przypomniało, czemu lubiłem akurat New York City, nie? Ty, bo cię samochód jebnie zaraz. Streets of LA było ogrywane na streamach, ale było tak okrutnie słabą grą, że masakra, nie? Powiem wam, że to Streets of, znaczy ten New York City o wiele lepsze jest. Już teraz to czuję, nie? Melina ta karcerka, bo taki ona robiła szpagat, nie? Na tym, na apronie. To się dało jakoś biec? Bo ja mega wolno biegnę w ogóle, ty. Ja stoję w miejscu. Do chuja. Nie mogę menelicy w szpilach dogonić, ty. Tak, właśnie to był dla mnie ogromny minus Arem, że ta gierka właśnie miała taki mega poważny ton, ale mnie w chuja zrobiła. Miała taki mega poważny ton. Ty kurwo. I nagle kurwa zombie. Nagle jakieś demony. Sraka fest. Nie, 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 a mam Bartas. Jest do ogrania. Pamiętam, że The Gateway było dla mnie strasznie trudne zawsze. Nawet pierwszej misji nie umiałem nigdy przejść, nie? Więc może kiedyś. Twoja stara. Zapierdala. Trzeba dodać to na alert przez tą grę, nie? Dobra, zlokalizuj garaż FBI. Police, I'm gonna need that vehicle. Donatan, I hope you got insurance. Nie, no gierka ma potężny też problem z tą jasnością, nie? To jest tak ciemno w tym mieście. Ja pierdolę, no. Jezus Maria. Stara na L4 siedzi, teraz będzie dychała za mnie. Ja skończyłem, to teraz ona będzie napierdalać przez tery robić. Czekaj do woreczka. Miskę ma podstawioną. Szkoda, że też Shadow of the Colossus przegrał Volta. Znaczy powiem ci, że to, ta gierka i tak prędzej czy później będzie sama, bo ona jest w czyśćcu, nie? That part of town never looked better, no. Tym bardziej, że kurwa nic nie widać, nie? Siemen, VD, elo, elo. Dobrze, przekażę. Puta madre. Puta madre. Dobra, wjeżdżamy do parku, to będzie coś widać. A nie, nie będzie, zapomniałem. Ja pierdolę, jaka ta gra jest ciemna, ty. Aha, tu można pływać, myślałem, że umarł, nie? Ale kurwa, animacja pływania. Powiem wam, 10 na 10, nie? Jeszcze żabę słychać. Stój.
Yo, I'm a cop. Shit. Nogi jak żaba, ty, a może to nie był dźwięk żaby, tylko to on był. Tu się nakurwiają, ja nie mam czasu, ja mam misję do zrobienia. No, ale jak wpisałaś kod Seaways, Seaways, to samochód umiał pływać, mega dobre. W co ja kurwa gram? A tu jest ta woda. Ja pierdolę, zgubiłem się w parku. W Nowym Jorku zaprotoszczycają, no ale aż tak tu nic nie widać do chuja. Mentally unstable arsonist. Chłop strzela po samochodach. Coraz bardziej rozpierdala mnie ta gra, nie? A się dopiero zaczęła, przypominam. Dobra, jadę do misji od razu, nie? Prostytutki nawalają się za fonsem. Zajebista. Nic by nie dało i tak. Nic by nie dało. Absolutnie. No ale w tym parku jak wjechałem, to ciemno jak w dupie u wiadomo kogo, nie? Dobra, jesteśmy u celu. Robimy hard save'a. W razie jakby się coś zesrało. W to i to, Voldominator. Ale w tym roku w 24, no. Detective Gabriel Whiting, FBI. Feds. Why am I not surprised? Oh, Mr. Hotshot, perhaps I should just go home, kick off my shoes, have a nice cup of cocoa, because it sounds like you've got the case figured out. Would I be here if I did? Educate me. Indeed. For the past 2 years, I've been working with the OCU trying to take down New York's top crime syndicates. But things always go wrong. Stakeouts go cold. Covers get blown. Sounds like you just suck at your job. I was on the job when the best part of you was running down your mother's leg, Detective, anyway. We figured there's gotta be a mole in the department. Detective Higgins was onto something. He had evidence. Was ready to name names. That's what he had in that briefcase, huh? So what the fuck happened? There's obviously a conspiracy at play, a setup. I believe you can help me find out who's behind it. How you figure that? Terry Higgins. He asked me to bring you in should anything go wrong. Look, I want to know the motherfuckers as much as anybody. But I ain't even got a hunch. I mean, in case Terry didn't mention it, I'm pretty new here. That's why you're perfect, Detective Reed. See, we don't know who's on the take. Anybody could be the bad guy, and that's the catch. You gotta do this alone outside of your official duties. No support, huh? You arrest anyone connected with this investigation, I'll make sure they do not pass go. Gather enough evidence on the mole, we will bury him together in a deep dark cell. Have we got a deal? Where do I start, man? We know that these four crime syndicates have been in contact with the mole. You shake them down, you will find Terry's killer. I've collected some details, rather scanty, I'm afraid, but they should get you started. Yo, Gabriel. Man, I hate this cloak and dagger shit. A, czyli są jakieś cztery mafie w mieście. I jak wszystkie sprawdzimy, to poznamy mordercę. I wtyki. Kartel Magdaleny? Conservative estimates have these guys running 75% of the five boroughs flow. It's a shadowy organization, leadership unknown, but
We're certain that the top dog lives in Manhattan so he can keep a close eye on distribution. Now, before Terry died, he said he made the acquaintance of one Teresa Castillo, known around town as Mother Teresa. I met the real Mother Teresa once on a mission in Cambodia. You'd never know it by looking at her, but a very funny woman. I should write a book. Anyway, this Teresa Castillo, she's a rich socialite, runs shelters all over the city. Terry believed she had information to help us crack the cartel. You can find her at the Wellness Clinic in Spanish Harlem. Okej, okay, okej, okay. Teresa Magdalena, no nieźle, dobrze, dobrze, do ogarnięcia. Czyli tradycyjnie rozwiązujemy jakąś akcję. Tak, właśnie oglądałem wczoraj State of Play World Dominator i widziałem właśnie, że dali to tutaj 24 FPS plus, ale mega szybko, bo no ta gierka no nie jest aż tak jakby... Gierka mi proponuje save'a, dziękuję bardzo. Ta gierka nie jest jakby już na tyle stara, żeby już ją rozdawali, ale spoko, fajnie. Oh shit. Bo ta gierka jakby ostatnio wyszło na niej dwa DLC jeszcze i mam takie, no dobra, nie? To jeszcze troszkę życia ma przed sobą, nie? To, że dali na przykład, może się nie sprzedała, a może się nie sprzedała, bo oni kurwa, powiem ci, co roku robią to samo. I co roku jest sraka. Podjaśnię wam jeszcze trochę, bo bez kitu kurwa nic nie widać w tej grze, nie? Jest ochujenie. Czekajcie, odpalę sobie na podglądzie. No teraz troszkę lepiej. Jeszcze troszkę dam. Ja pierdolę ty. Kto robił balans tej gierki kurwa, jeżeli chodzi o widok ty. Coś tu nic nie widać. Ochujenie. Dobra, damy na 150. I może będziecie coś widzieć. Tylko musicie blisko monitora usiąść. Jeszcze raz zobaczę. Siemanko, ja Marwina. Hej, hej, dzień dobry. Co tam? Eluwina. No jest troszkę lepiej, ale wybuchów nie będzie. To bym musiał chyba wam pierdolnąć gierkę na cały pasek na biało, żebyście coś widzieli, nie? Jest lepiej. O, ulica White'a, ty. White ma swoje ulice w grze. Ta AEW szybko poszło, nie? Mocarny tytuł, no. Jak szybko kupiłem, tak szybko sprzedałem, drozduch, nie? No ale że Łajcik ma swoją ulicę? Ja pierdolę, ty. Łajcik, ciekawe, jacy ludzie tam mieszkają? Dwójka ludzi... Kurwo! Mega fajnie się tu rozwiązuje kłopoty, nie? Dwójka ludzi się bije? No to dwójka dostaje w pierdol. Elo. Katar dostałam? No właściwie rozumiem, bo teraz jest taki czas, każdego kurde coś łapie non stop, nie? Dobra, elegancko. Sprawa załatwiona. Dziękuję. Good morning. Siema, Jerry. Elo, elo, co tam? Siema, panie Chaos. Wszystkiego najlepszego, panie Chaos, bo widziałem, że ta wczoraj urodziny miałeś. Wszystkiego dobrego. 100 lat, 100 lat. Kurwo, jak jeździsz. Chłop tam się wyjebał, ty z jednego pasa na drugi przejebał jak sarenka. Wtorej służ do poddania się, odznak ostrzał i strzał sufizm, czasem wyjdzie. Dobra, spróbuję. Spoko, spoko, panie Chaos, wszystkiego dobrego. Korzystam z wolnego, elegancko. Zazdro fest. Jak giereczka, wiesz co, powiem ci, że grałem, znaczy grałem w nią godzinę, okazało się, że gierka nie robi autosave'a. Uratowałem babeczkę. Chciała wysiąść, bo porwali babeczkę, chciała wysiąść z bagażnika i ja bagażnik zamknąłem i gierka się kurwa zgliczowała, czaisz? Pierwszy raz gierka na Xboxie klasiku mi się zwiesiła, że tylko reset konsoli, nie? I się okazało, że gierka nie robi autosave'a i musiałem szybko prolog jeszcze szybko przejść, nie? Więc na razie no tak
Potencjał jest, ale coś mi się wydaje, że się szybko obrzyga gierka, nie? Coś mam takie obawy, że... że coś pójdzie nie tak tutaj. Potencjał, no, potencjał jest, ale... coś mi się wydaje, że szybko, szybko odleci. No PS2 czeka. Znaczy właściwie to jest chaos mega dziwne, bo gierka na początku była projektowana na PlayStation 2, wyszła na PS2 i dopiero wersję z PS2 przekonwertowali na Xboxa i na ten, nie? Na Xboxa i na PC-ta i na GameCube'a. Więc mega dziwne rozwiązanie, nie? I to widać, że to z PlayStation 2 jest, bo Draw Distance jest przepotężny tutaj, nie? Szczerze mówiąc. Dosłownie wszystko się przed tobą rysuje. Jak w driverze. Sam teraz były billboardy, drące z tej gry. Tak, True Grime, prawdziwy śmietnik, no. Ale to chyba jeszcze chodziło wtedy o odsłonę Streets of LA, wiesz, Jerry? To chyba poprzednią odsłonę jeszcze się śmiali. Ciekawostka, napisy brakuje efektów, które są na konsolach? Ja pierdolę. A tu jest mościk z tego, z Ojca Chrzestnego. Jedynki. O, Slick Rick z Def Jama. Ale rzeczywiście było tam True Grime, nie? Jak wagosi przeskakiwali na pociąg, Jerry, nie? To była wtedy billboard True Grime. Kiedyś to się gierki potrafiły cisnąć, nie? Albo w Driverze 3 był chłop, który nie umiał pływać, się nazywał Tony Vercimielli. Oho! Żule się biją, widzowie. Fame MMA. Ale ile ich tam? New York Police. Your choice. Yo, this is getting to be easy. Would you look at that? Oh, your ass ain't getting out of this. Nobody has to die here. Nobody has to die here. Nikt nie musi umierać. Wise up after this. Tak, tak, tak. Tanner był tajniak i wybiegał z anima. To w GTA 3 było, nie? W GTA 3 był Tanner, który wybiegał z kasyna i tak biegł. Battle Royale Żuli. Tak jest. Fortnite, Fortnite. Jedziemy dalej. Tak, tak, no, 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 dokładnie. Takie rękawki miał, nie? Siema Sylwester, tak, to są oficjalnie beta testy. Rockstar się do mnie odezwało i oficjalnie testujemy GTA 6 na streamie. Alfons napierdala prostytutkę. Jezus Maria, nie? Zobaczcie na to. Co to było? Jakiej liścia wykurwił? Mega dobre. Tak, 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 Bartas, nie? Oni siedzieli i grali i... This game sucks! I coś tam właśnie było, że ten, że gra policjantem, coś tam, nie? U niego jeszcze tak za włosy trzymał, nie? Kurwa, kiedyś to były gry. No wypierdalać! No na razie giereczka z potencjałem, ale zobaczymy, czekajcie chwilę. Kibisz czeka przez sen. Dźwięk jak z Pac-Mana. On się nawet przez sen potrafi wkurwić, nie? Co za typ? Oh,
Niesamowity gościu. Już wyczuwam kolejny problem z tą gierką. Zobaczcie, jak ogromne jest to miasto. Jak ogromny jest ten Nowy Jork. Zobaczcie, jakie ogromne jest to miasto. I żeby tu się gdzieś dostać, to będzie kurwa z 15 minut jazdy, nie? Oh my goodness. Oh my goodness. Żeby przejechać z punktu do punktu, nie? No już może być problem w tej gierce. I to jest kolejny klon GTA, który zajebał potężnie ogromne, duże miasto, w którym nic nie ma, nie? GTA 6 duże miało być? No to właśnie masz... Kurwa ci policjanci, ty. Porwana ofiara wzywa pomocy. Nie, ja już nikogo z bagażnika nie wyciągam. Ja już nie chcę mi się gierki włączać drugi raz. Wyjebane mam. Aha! Czemu mi wskoczyło plus 3, jak chłop uciekł z tym zakładnikiem? Okej. Okay. Nie mam pytań. Zagrożenie bombowe? Od tam w ogóle nie jadę. Wyjebane mam. Ja nie będę życiem ryzykował, ty za 300 dolarów. I za 3 punkty respektu. Szanujmy się. Człowiek się raz pomyli i tylko popił zostanie, nie? Bomba pod bojlerem, tak jest. Powtarzam, nie ma żadnej bomby pod bojlerem. Widzowie. Nie, 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 ja tam nie jadę, pierdolę. Jadę do questa. O Jezus, ale mi statystyka spadła, te 3 questy do tyłu już jestem. Bo chłopa przyjebałem. Debil? Debil? Nie wkurwiam, bo od... zobaczymy, jak odpalę przed czasem. Szma. Klasyka, klasyka. Klasyczny alert u krzycha, nie? Debil? Idiota. Ona go to wyzywa. Debil. Idiota. Chyba zawsze z tego metra korzystać, coś mi się wydaje, bo ja pierdolę, dojeżdżać tutaj to jest tragedia jakaś. Dobra, jesteśmy w tej klinice. Zobaczmy, co tu się odjebie. Można sobie regenerować życie poprzez kupowanie zakupów w sklepie żywnościowych. Mega dobra. Miss Castillo, I need a word with you about the Magdalena cartel. I'm sorry, I am a busy woman. If you are a reporter looking for another Detective Reed, New York Police. Oh, I see. Look, officer, I've grown weary of talking to the police. No matter how many times I complain about the dealers, nothing is ever done. You just write your reports and yes me away. Well, I ain't like that, lady. I come from the kinds of places you're trying to help. Is that so? Then why is that dealer still up there on the corner? Get him off my street. And I don't mean just shoo him away like your fellow officers. I mean permanently. All right. I think I can do that. Don't you go nowhere. I'll be right back. Hey, homie. Let me holler at you for a minute. Yeah. What you need, man? Stay back. What you need, man? Or ounce? Or what? For you to bounce the fuck out of here and don't look back. Red a Gatlin? Fuck you! Strzelanka. Okay. Spoczy, Harley. Spoczy, spoczy. You are kidding, right? I tried to be peaceful. You all forced my hand. Jezus Maria, jak w tej gierce nic nie widać, nie? Jest tak spierdolony balans kolorów.
to jest nieprawdopodobne wręcz. Jest tak szaro, jest tak srakowato. No ale już tu podjaśniałem chaos. Tak, no przez GBST już ustawiałem ten domyślne dopasowanie ciemności. O kurwa. Nie, no to jest jakaś parodia westernu. No właśnie już dawałem autogain już kilka razy. I sraka. Czekaj. No niby teraz jest autogain. Nie wiem, jak wrażenia? Power of Xbox? Raczej power spierdolonego portu. Tak mi się wydaje. No ciemnawo, nawet GPS tego nie ogarnia, ty. Co jest? Na Xbox proby działało. No jakby remastera dostało, to by w ogóle śmigało w chuj, nie? Dobra, podjaśnię to ręcznie. Znowu. Damy tak na... Git good? Lepiej troszkę? Jo, jest lepiej. Dobra, tak zostawimy, nie? Tylko zaraz znowu się pewnie ten... Pogoda zmieni i znowu będzie straka. No gierka ma mega problemy z tym balansem oświetlenia, nie? Okropnie. Dobra, tak zostawimy, zobaczymy. No, to jak kiedyś będziesz ogrywał, to dasz mi znać. Masz sam, jestem ciekaw. Na PC nie ma problemu, bo nie ma połowy. Na PC się nie ma czym ten. O, twerking. A dowodów trzeba szukać. Ty, kamera z Residenta się załączyła teraz. Wow, what a mansion. Zajebista. Szukam jeszcze jednego dowodu, bo właśnie... Wersja na PC nie była okrojona, ale błędy pousuwali, no. A nie pamiętam, kto by polecał wersję na Xboxa. Chyba Daszu właśnie pisał, że wersja na klasika jest najlepsza. Ta, bez kitu, nie, Jerry? Zajebiste to jest. Jakie małe krzesło, ty! To jest krzesło dla przedszkolaków? Oni z zerówki opierdolili te krzesła? Ta, laboratorium z The Sims Busting Out, nie? Rzeczywiście, waga dobra. No na razie giereczka się spoko zapowiada, ale kurwa no te glitche i... Znaczy to, że mi gierkę wyjebało i to oświetlenie, to jest masakra. Zaraz obczaję. I have to say, you have a rare determination for a cop. You're going to need it. The cartel is an army. You mean the Magdalenas? Magdalenas, the Lords, the Curls? Many names, same source. A major crack processing facility right here in the city.
So how do I find it? I've been funding the Smith Projects in Alphabet City. I can tell you this. Three times a day, a motorcycle courier supplies the stoop dealers and collects their cash. Sounds like a runner where I'm from. A piece of advice. Grab yourself a motorbike or you'll lose him. He takes a route no police car could follow. All right, then. Ostatnio siedziałem na kibic, proszę się nie śmiać. Ja właśnie też pamiętam, że kiedyś miałem okazję siedzieć na takim niszku, na takim małym krzesełku i bez kitu to tak wszystko napierdalało. Sleepy Dogs to miał być true crime. Czyli tak, właśnie czytałem o tym, że do New York City mieli tak potężne zaufanie, że mieli scenariusz napisany na True Crime New York City 2, nie? Że w sensie wydawało im się, że to się tak zajebiście sprzeda, że mieli zrobić kontynuację przygód Markusa. A chuja wyszło. Już sprawdzam DC. Aha, jaka jest bez kitu różnica w tym oświetleniu, ale to chyba chaos na PS2 będziesz miał tak samo przejebane. True Crime 3 The Streets of New York 2, tak jest. Bo tak patrzę, że to też jest takie ciemne w kurwę, nie? Reed, come in. We got an illegal street racing circuit in the city. We know they have scouts cruising the streets in your area, challenging cars to race. I want you undercover on this. Once you get in, stay on it until you get to the champ. I believe he's the one running the show. Now you watch yourself. Good luck. A wyścig mamy jakiś? Co to jest za utwór? To brzmi jak utwór z Undergrounda. Jo, tylko że to chyba nie jest wersja remiksowa. Masz chyba jechać inkognito? Zaraz wezmę jakiś samochód. Strasznie realistyczna gra, nie widzę ludzi przychodzących przez ulicę, jakim się chce. Ogólnie właśnie ludzie się mega, mega chodników trzymają, nie? Jo, to jest utwór z Need for Speeda. Chyba wersja nie remiksowa. Jo! W Undergroundzie jedynce chyba było. O! Drozduch! Alfons babę na kurwia, zobacz. A nie, nie na kurwia, strzela do mnie. Dziękuję. Szybka akcja. Tak się zatrzymuje ludzi, kurwa, do wybiorku. Krótka piłka. W ogóle podpiąłem PS2 przez GBSC do 50 cali, powiem not bad. No, to kurde, ja właśnie sobie podłączyłem raz PS2, żeby w wrestling pograć przez GBS-a. No, mega spoko. Pięknie odjebany na turkusowo, na miętowo, nie? Cytując klasyka. Dobra, skoczymy do tego wyścigu. O Jezu. DJ został zaatakowany za granie chujowej muzy. Zajebista. Tak, tylko właśnie ty nie podłączałeś tego przez upscaler, który skalował jeszcze ten oryginalny obraz kilkukrotnie, nie? Więc dlatego ci mogły wypaść oczy. No, ja pamiętam, kiedyś właśnie podłączyłem pod ten PS2, pod telewizor, jak moja mama kupiła pierwszy duży telewizor. No, to też była sraka fest. Gdzie jest ten wyścig? A, ten wyścig jest tutaj. Street Race, okej. Okay. No, ciężko, ciężki temat, nie? Właściwie by się kiedyś marzył CRTek właśnie do ogrywania jakichś takich tematów starych, ale właśnie ja bardzo mało gram off-stream, nie? Więc średni biznes. Wszystko właśnie na streamie jest. Nawet jak się rozjaśni tą grę, to nawet całkiem spoko wygląda. Szczerze mówiąc. I nawet coś widać. Ta, właśnie ostatnio właśnie przechodziłem łajcik i widziałem CRTka pod świetnikiem, tylko że był rozjebany. Bo jak nie byłby rozjebany, to chyba bym wziął. Tak jest, wszystko dla ficów. Nie to, że nie mam czasu po prostu już grać off stream.
ale wszystko dla widzów, tak jest. Przechodziłem, wychodziłem, kurwa, z... Jak Norek z kanału. Jezus Maria, czemu tu jest wszystko oddalone, nie? To jest wszystko na drugim końcu miasta i trzeba zapierdalać z jednego końca na drugi, nie? No ale ja też tak mam łajcik, nie? Że tak właśnie, że ktoś jak wiesz, jakiś telewizorek, jakieś gierki wyjebał? No to różnie bywa. Jadę na wyścig od razu. Bo potrzebam jakiegoś samochodu, kurwa, lepszego. Taki widok ostatnio zostałem, czekaj, już odpalam. Świecąca się Maryja oglądająca telewizor. A to widziałem u ty, na memorce. Ta, no właśnie Lukas, ja w lumpie kiedyś kupiłem PlayStation 1 i PS3, nie? Więc warto chodzić po lumpach, serio. Siema, panie Krabi. Panie Kirby. Siema, siema, co tam? What the fuck? You know I'm holding, right? Don't make me stop peeling caps up in here, all right? Kurwa, same muszę wycelować. O, masakra. Babka zginęła? Nie, żyjesz. To co kurwa przeżywasz? Myślałem, że cię zastrzeliłem, ciotka. Gorzej tego True Crime'a kojarzę. Powiem ci, że na razie nie ma tragedii, ale... Powiem ci, że może być ciężko w swoim czasie. Elektronika i ciuchy, tak jest, no. Dobra, jadę na ten wyścig. Zobaczymy, jak się wyścig jedzie w tej gierce. Spróbuj się nie obrzygać, challenge. Będzie pewnie. Jesteście gotowi na wyścig? Bo ja kurwa nie. Welcome, my friend. So glad you decided to come. I told you about the buy-in, no? Hey, amigo. Glad to see you like living dangerously. The first one to Grand Central Station is El Campeón. Okay. Aha, czekałem na jakieś odliczenie. 3, 2, 1, ty. Okay. I tak właśnie patrzę, że już jest dwa, mówię, ale nie było trójki. A to, że ja drugi jestem, ja pierdolę, co to jest za gra? Muszę jak Vin Diesel wjebać litro teraz. A i to jest koniec wyścigu, jedna prosta. Your car burns the road like Chantico. Jest! See you at the next race. Czy mi się wydaje, czy... Czy jakby gierka specjalnie zatrzymała ten samochód, żebym zdążył? Bo ona jechała na pełnej piździe i tak zrobiła takie... I o, chłop się zaczął zatrzymywać nagle. Dojebane te wyścigi w tej grze są. Need for Speed? Wyjeb kurwa spółki, nie? Zrób miejsca na truku. Ja pierdolę, w co ja grałem, nie? I znowu się ciemno zrobiło, o. Twoja stara. Zapierdala. I'm Ava, a scout for Citywide Racing Circuit. Not official, of course. That is part of the excitement, verdad? There's big money to be made if you join. It's three circuits, nine races plus... Ta bez kitu, ta gierka była takie...
Kurwa, chłop se nie poradził na jednej prostej. Dobra, zatrzymamy mu bota, nie? Cześć, a gdzie jest wyścig następny? Gdzieś w pobliżu? Gdzie jest następny wyścig? Where wyścig? O Jezus, na drugim końcu miasta. Dobra, weźmiemy, będziemy przechodzić te wyścigi, nie? Gra może nie jest idealna, ale na poranne streamy. Tak, to jest taki typowy vibe gierki na streamy. Poranne, żeby się nie wkurwiać przed robotą, nie? Zajebiste, już się podoba. Kurwa, jebana. No i już wydaje mi się, że już jest ten. Ogólnie, zobacz, że tu są takie lokacje nowojorskie, że kojarzysz je na przykład z GTA 4 albo właśnie z Ojca Chrzestnego. Zajebiste. Jestem ciekaw, czy będą jakieś nawiązania do rodziny Soprano w tej grze. Kurwa jebana. Babę prawie autobus przejechał, ty. Pojebane miasto. Gwiazdy Rocka rozpierdalają hotel. Jedziemy tam. Woke up this morning. Got some gabagool. Gwiazdy Rocka zostaną w pierdol. Move, bitch. Widzieliście kiedyś Gwiazdy Rocka? A kurwa, w True Crime nie można. Gdzie są te Gwiazdy Rocka? Siema. Aha, można sobie życie zregenerować zostając w hotelu. Ty zajebista. Siema, Krzychu. Elo, elo. Siemanko, co tam? Hell yeah, that's it. Yo, police! You holding, son? A można było podłożyć narkotyki. Zajebiste. Jak ten True Crime? Wiesz co, już mieliśmy okazję poznać gierkę z jak najlepszej strony, ponieważ przeszedłem cały prolog, który trwał 40 minut. Gierka nie robiła autosave'ów. I gierka zleciła mi małego sidequesta, że babeczka została porwana, chłop ją zamknął w bagażniku, nie? No i zatrzymujemy chłopa łapiemy, ja otwieram bagażnik, babka w tym samym czasie otwiera bagażnik, wczytała się animacja zamykania bagażnika i gierka się zgliczowała i ją wyjebało kompletnie, nie? I 45 minut progresu w pizdu, więc... Na razie spoko się zapowiada. Albo była akcja druga, nie? Przed tym zanim się gierka zgliczowała. Chłop wziął zakładnika, nie? Trzyma go tutaj. Zastrzeliłem chłopa. Babeczka dziękuje mi, że ją uratowałem i autobus ją pierdolnął. No, cudowna giercunia. No jak na Xboxa Classica, tylko spoko. Tylko powiem ci, że jest bardzo duży problem z jasnością. Gierka jest okrutnie ciemna, nie? Ja tutaj musiałem ręcznie podjaśniać. Ale no spoko ogólnie. Na razie nie narzekam jak na Streets of LA, nie? Na razie się zapowiada spoko. Siema. Oli mnie wykurwił. Gierka jest ciemna, no. Co ty kurwa myślisz tutaj, fagasie? Dawaj na wyro, ciotka kurwa. I am the table. Stupid motherfucker. Wstawaj chłopie. Co to za impreza? Chodź, bo chcę zobaczyć, jak stół rozpierdalasz sobą. No model zniszczeń mega spoko, nie? Cancel Christmas. Gdzie jesteście urodziny? Napierdaliście policjanta w hotelu? Hey, don't get mad, yo. Ja pamiętam, Krzychu, że jak kiedyś grałem w True Crime New York City na PlayStation 2 za dzieciaka. I właśnie pamiętam, że mówiłem:
Kurde, ale to jest chyba lepsze niż GTA San Andreas, bo można do budynku wchodzić. I mówiłem do mojego brata, Kamil, zobacz, zobacz, tu można do budynku wchodzić. Ja pierdolę, weź wyłącz to San Andreas tam. Coś pięknego. A Pokersona zgubiłem. Dobra, jedziemy do questa. I dla mnie to był plus, który wypierdalał po prostu San Andreas na plecy, nie? Można do budynku wchodzić, dziękuję. Nic więcej nie potrzeba już. A to, że reszta leżała, to chuj. Ale spoko się gierka zapowiada na razie. Serio, serio, totalnie bez kapy. Pomimo tego, że mi się wyjebała, był problem z jasnością. Na razie naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie podchodzę do tego tytułu. O dziwo. Jedyny problem na razie, jaki zauważam, to że miasto jest potężnie duże, jest potężnie puste. I wszędzie trzeba kurwa dojeżdżać przez 15 minut przez mapę, na której się nic nie dzieje, nie? Siema Flicktun, elo. Eluwina. Ale klimat Nowego Jorku jest potężny, naprawdę. Pomimo tego, że jest pusto, to jest mega klimat Nowego Jorku. Czuć w chuj, nie? I to nie dlatego, że się ludzie zabijają co chwilę. Masz bardzo fajny samochód, panie kolego. I need your car. Yo, police, police, I need this vehicle. Yo! Kurwa, Gran Turismo, ty. Yo! To auto tak zapierdala, że się nie zdążą budynki wczytać. God damn it! Chyba ktoś umarł. Ale to nie ja, więc wyjebane jajca. Daleko do tego celu jeszcze? I też nie mogę popełnić tego błędu, którego zrobiłem ten, który zrobiłem w Streets of LA, że właśnie nie ulepszałem postaci, bo tutaj są właśnie punkty ulepszania postaci, chodzenia właśnie tam na strzelnicę do jakiegoś klubu walk, więc no to będę musiał dbać, nie? Call the ambulance, but not for me. Let's go, kolejna misja. Kurwa, zapomniałem zapisać. Oh my god. Oby się nic nie... Looks like that old lady wasn't bullshit. Hold it right there! Oh yeah, you know I'm coming after you, right? O baben. Pościg. Police! Anyone call the police? Huh? A czemu nie wsiadasz? No chłopie, zaproszenie ci wysłać mam, czy co ty do chuja teraz? No! Za trzecim razem dopiero chłop zareagował, żeby wsiąść, nie? Jezus Maria, ale model jazdy to jest, wam powiem. Babka mi się pod motor rzuciła, ty, jebnięta. No fuck! Suicide Dive'a zrobiła z wrestlingu pod motor, nie? Szczupaka zajebała bez kitu, no. Jak przez liny Suicide Dive, no. Dobra, może teraz chłop wsiądzie od razu, nie? Jo, dobra, dawaj. Chyba nie mam go zabijać, tylko chyba po prostu za nim jechać. Chłop taksówkę kurwa motorem przestawił, nie? Why are you running?
No, 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 bankowo by tak było, nie? No, chłop jakoś tam mega nie zapierdala. Tak, no jest. Właśnie, właśnie to jest to, że w Streets of LA nie było motorów, nie? Ja właśnie patrzę z tyłu na okładkę, że chłop jedzie na motorze i mam takie, kurwa, tu rzeczywiście były motory, nie? No i nagle mi się przypomniało, czemu ja nigdy z nich nie korzystałem. O Jezus Maria! Kurwa! A, zmęczyłem się. Przesłuchaj. Alright, bitch. Tell me where you were taking this, or I'm gonna fuck you up. No, I'm just getting. I'm strictly about the cash, okay? Ain't no crime in Kerry. You like pain? No. Yeah, I'm just a messenger, man. None of your fucking business. Stings, don't. Hey, hey, he's a killer. I'm just a delivery boy, okay? Do you want to find Ray? At his safe house. They're watching a soccer game. I'm supposed to bring them a pizza. And... shit, man, if he finds out I talk, it's Colombian necktie for me, man. My nose slid and my tongue pulled through it. Oh, man, I'm gonna die. Right, right. I'll look into that. You have a right. No i gitara się ma. Fajny PKS, no tam próbował przejechać, a ja tam chłopa przesłuchuję, nie? Stój, kurwa! Mega dobry. Jeszcze tam cofa, jedzie do przodu. Cofa, jedzie do przodu. Cofa, jedzie do przodu, nie? Chciał wyjechać, biedny. Pewnie do Częstochowy wyjechał, a ja mu dupę zawracam. Dobra, sejwik Boży. Ej, no bez kapy, na razie gra się w to mega spoko. Serio, totalnie... Hello? Twoja stara. Zapierdala. I hope you get to follow a more pleasant scent. What up, Pop? Twoja stara. I got something very important I need you to do for me. Man. Dobra. A, dobra, cel jest zaraz obok nas. Mega spoko. No ja właśnie go chciałem wrzucić pod tego PKS-a ogólnie, ale kaccerka się załączyła. You know, like being a detective. Ogólnie był plan, nie? Yo! Bo warto było, warto było. O kurwa, Lamborghini Murcielago, ty. Znaczy wannabe. I spierdolił. Hello, moto. Jaka to jest nostalgia, nie? Dzwonek Motorola. Dobra, gdzie mój motor? Tak, z karetki wyleciał pacjent. I mój motor zaginął. Motor chyba wpadł mi do środka, tak mi się wydaje. What the fuck? Więc się porobiło. O kurwa, ale fura. Ale ile tu przyklinają w tej grze. Świetnie oddany klimat Nowego Jorku, bo podobno ludzie w Nowym Jorku są mega niemili. Wszyscy się wyzywają. A jo, Camaro, no? Mega dobra. Jesus. Soundtrack na razie też fajnie oddaje, nie? Jest klimat giereczki. Kurwa, ty wszystkich zabiłem tutaj. Ale zauważyliście, że tutaj ludzie przy uderzeniu wypadają przez kierownicę przed GTA 4? Kurwa, ale dobre, co? Nie no, zajebisty port, kurwa, co 5 minut coś ci działa, ty.
What the fuck? No nieźle. No już widziałem, jak gierkę resetuje, nie? Wejdziemy sobie do klubu sztuk walk, żeby sobie się pouczyć trochę. Ej, odbicia w lustrze. Zobacz. 10 na 10 gierka już. Siema, ktoś tutaj traduje kogoś, czy ile kosztują zajęcia? We teach all types of martial arts here. Taekwondo. A, bo już mam jakieś style. Nice. Dobra, dawaj to taekwondo. Dawaj to taekwondo. We teach all types of martial arts here. Aha, to się nie uczysz, tutaj kupujesz. Ojej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w Streets of LA trzeba było pokonać danego typa, żeby się nauczyć danego stylu, a ty go po prostu kupujesz. Hey, zobacz. Pay attention, you asshole. Ta, teraz wszystkie lustra w gierkach są rozjebane, nie? Zobaczcie, jak baba siada, kurwa, w tle. Tak lepiej niż takie Mafia 3. Tak, Mafia 3 jest okrutna. O Jezus, mega, mega chujowy tytuł. Dobra, czyli tu się po prostu kupuje rzeczy. Kupuje się ulepszenia. Ja myślałem, że właśnie się uczy ich, bo w Streets of LA levelowałeś sztuki walki, nie? A tutaj levelujesz hajsem. No, spoko, powiedzmy. Spoko, spoko. O, znowu się ciemno zrobiło. Kurwa, toś... Ten sam przycisk odpowiada za wejście do budynku i za wejście do pojazdu. Pozdrawiam. Pozdrawiam z całą rodziną. Mega dobra. Mega dobra. Dajcie mi sekundę. Ja sobie pójdę nos wydmuchać. Zrobię sobie jeszcze drugą kawę. I tak jeszcze z... Nie, może do 13 dzisiaj posiedzimy, albo do 12.30. Zaraz wracam. Jest utwór z w sumie mieli. To jest utwór Mobb Deepa. On był bardzo często wszędzie używany. On był też w GTA Liberty City Stories. Ja go ogólnie właśnie poznałem przez GTA Liberty City Stories. I on jest właśnie gdzieś też w True Crime, nie? Tutaj. Kawiarkę wyczyściłeś? Ja nie, Patrycja ogarnęła. I teraz Patrycja mi ogarnia kawę, więc elegancko. Wiesz co, powiem ci, Woldominator, że ja przeszedłem Mafię Trójkę z 4 lata temu, 5 może, i ogólnie spoko, ale ten motyw grindowania non-stop, żeby odblokować jakieś misje, był tak męczący w pewnym momencie. Aiuto, aiuto! Miasto totalnie puste, duże i puste, ruch uliczny mega malusi. Jakoś tak, no nie wiem. Fabuła też, taki motyw zemsty oklepany, tak jak tutaj pewnie będzie w tym True Crime'ie. O nie, zabiłeś mojego, o. Ej, ale mam pomysł, nie? Bo tutaj był ten detektyw. To detektyw, który zginął w wybuchu. Zobaczycie, że main twistem będzie to, że on jest głównym villainem i żyje. Tak strzelam. Takie coś mam wrażenie, że tak będzie w tej gierce, nie? Ale to zobaczymy na sam koniec tytułu. Tak, jakieś takie dziwne przeczucie mam, że coś takiego będzie. Hey, why you running? Why are you running? Ta, ten detektyw z Simsów na Game Boya, tak, no. Ten, co nikogo nie umiał złapać. Oho. Jakiś meczyk oglądają. Pizza? Chico, that ain't no fucking pizza! Police! Get your ass on the floor! Now! Zajebiste! To nie jest zła pizza. No nie, to jest taka moja teoria spiskowa, Harley.
Ej, on wygląda jakby srał na tym, nie? Podczas strzelania, zobaczcie. Jakby miał kurwa lordozę przy okazji. Jakby chciał, jakby się uczył twerkować. Pokaz slajdów na ekranie, no? Siema rajdy, elo. Siema Ermach, co tam było grane? Witam, what's poppin? Siema Kozłok, a ty... A ty Ermach do roboty? Gdzie dzisiaj? Pozdrawiam gówno, no to tak się, domyśliłem klasycznie. Że gówno, gówno z cebulo. A dzisiaj nie, bo właśnie tak mówię ten. Że streama palisz, mówię, a nie do roboty? Dziękuję bardzo. Oj, czekaj, 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 czekaj. Thank you. Dzikie dni, godziny wieczorowe. Aha, takie, takie początki w robocie, klasiko, no. Witam rajdy jeszcze raz, siemanko. Pykamy sobie w True Crime'a, na razie się spoko zapowiada. Tu babka... Co ty, kloca walisz? I have children, to co robisz kurwa na melinie u starego mordziatego ty? Women. Tamta jedna melodia była z 8 mili? Właśnie muszę sobie obejrzeć 8 milę, dawno nie oglądałem. Z 1000 lat chyba. Poczekajcie. Jak wysadzę radio, to będzie leciała muzyka? Ej, mega dobre. Zajebista. Civil War Secret Mission. Brzmi potężnie, nie? Brzmi potężnie. No, powiem ci Ermach, że ty Streets of LA. Ten New York City na razie mi się lepszy wydaje, ale ten Streets of LA to taka sraka była. O Jezus Maria. Nienawidzę tej gry. Tutaj jest o wiele lepiej. Ten New York City jest o wiele bardziej tak dopieszczony, ogarnięty, nie? A tamten Streets of LA to... Masakracja. No tak, nostalgiczne kurwa downy. Ja uwielbiam, jak widzę jakiś gameplay właśnie z takiego krapa. Ostatnio właśnie wyświetlił mi się filmik na Facebooku o tym, jak True Crime Streets of LA miało takie potężne miasto i tam ludzie: o Jezus, jaka to była dobra gierka, zdecydowanie zasługuje na remaster. I ja takie... Co? Nostalgia to naprawdę niesamowita sprawa, nie? A Patrycja, bo jest na L4. Przez 4 robi. Tak, no, najgorsze gówno istnieje. O, bo ja w to grałem i wujek mi siedział na kolanach. I nostalgia. Tak, no. Ja, Jezus Maria, jak widzę takie komentarze. Chłop by to odpalił na 5 minut i by się obrzygał pewnie teraz. Aha! Okay. Co jest kurwa, raz, dwa, trzy? Chodź tutaj! Ta, no, 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 ale właśnie ludzie bardzo często piszą takie nostalgiczne pierdy. Odpalcie sobie jakiegoś longplaya, nie wiem, jakieś takie gierki tam z Nintendo, na przykład, nie wiem, ze SNES-a, i ludzie opisują: dostałem tę grę od babci, a ona teraz nie żyje, ten gameplay przypomniał mi o tych nostalgicznych czasach. I ludzie piszą takie pierdy, o Madonno. Pod każdym gameplayem ten sam komentarz, nie? Siedziałem wujkowi na kolanach, grając w tę grę. Mnie to tak bawi. Przecież się nostalgię potrafi tak, tak zaćpić czasami. Ja chyba go muszę przesłuchać. I'm surrounded by useless fucking people! Damn, I need something ill to knock this door down. Kiwi, halo, oje.
Amdar ryje jak skrzypas. Hopie! Wstałeś już? Też jestem temu winny, w sensie takie diablo. No tak, każdy ma swoje takie nostalgiczne pierdy, tylko po prostu właśnie te komentarze na YouTubie mnie zawsze bawią, nie? Wy się nie kopaliście z wujkiem? Czasami. Ja siedziałem z wujkiem w wannie, miałem założonego Nelsona w drugim pokoju, młodszy brat grał w to cudo, najlepsze wspomnienia, tak. Siema, hot girl. Tak, no, Miyaki potrzebuje remastera. Najlepiej z włosami. I z brakiem zakoli. Kurwa, babkę zastrzeliłem, no. Jebane. Czy to jest bazuka? Czy ja dostałem bazukę? A, bo muszę to wysadzić, ten save, dobra. Okej. Okay. Zrozumiewalne. Tak, jakby wyszedł remaster Miyagiego, to prawdopodobnie byłby czarnoskóry. Bankowo. To jest pirat cytat, chodź do dziadzi, dziadzia cię na konia wsadzi, czy coś takiego. Kurwa, te wujkowe teksty. A tu bomba jest. To jest bomba pod boilerem, widzowie. To jebnie. Chłop musiał ramię przerzucić, żeby dobrze wycelować. Czy muszę... A, dobra, wiem. Widzieliście to przez... cudowne zabezpieczenia? Patrzcie. Hopla! I elo, i po misji. Mega dobra. Oho. Boss battle. Jo, koduje bada cutscenka. 10 na 10. Przesłuchaj Reja, okej. Okay. Nie wiem, jak to zrobić. Jak ja tu gdzieś. Jak ja się tu nie dostanę. Aha, dobra, chyba kminie, o co tu chodzi. A nie, myślałem, że muszę rozwalić się te. Dobra. Czekajcie. O Jezus Maria, trzeba znaleźć motyw na bossa. A właśnie tak myślałem, że to w ten sposób będzie wyglądało. Ja coś tam dużo grałem w Diablo 1 w taki sposób, że przyciskami 1.8 mu potionu używałem. Wiele z nich wspólnych tematów nie miałem, tylko właśnie Star Wars i Diablo. I dalej pamiętam ten klimat z jedynki, od którego totalnie się odbiłem. Miejsce w serduszku ma. Tak jest paniarem. Nostalgia to fajna sprawa, tylko właśnie... Tylko właśnie, jedyne właśnie co mnie bawi to właśnie te komentarze na YouTubie. Opisywanie całego życia. Jak co wyglądało. Ale to racja, każdy ma swoje takie wspominki z danym tytułem. Jezus Maria, co to jest za... Tak, no właśnie to jest mega niebezpieczne, jak nostalgia wejdzie za mocno. I wtedy za bardzo żyjesz przeszłością i o, teraz to już nie ma dobrych gier. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Sporo gliczy grabasz, bo gierka wyjebała mi się prawie znowu. Bo wcisnąłem pauzę i pauza jakby naszła na ekran gry. Ale na razie spoko. Na razie mi się spoko gra. Taki... Totalnie nie biorę tej gierki na serio. Podchodzę do niej jak do takiego średniaczka. Jest mega gituwa. Humor gituwa bardzo. Za bardzo żyjesz przyszłością, powiedział gościu streamujący retro dla gości oglądających retro. No tak, ale w sensie nie mówię na przykład, że wiesz, teraz to nie ma dobrych gier. Tylko teraz, to kiedyś to było. A tak troszkę jest ten. Ale tak troszkę jest, że ja na przykład nie potrafię nic dla siebie z nowych gierek znaleźć, nie? A z retro? Od razu ci znajdę 50 tytułów, nie? Które mogę ograć. Ale jakby właśnie też sobie nie wmawiam, że... O kurwa, gruby się zjebał.
Albo na przykład, wiesz, że ci nie odpalę na przykład takiego Wolfensteina czy Sleeping Dogs, bo jest za nowe, nie? Bo nie jest retro. A żeby CRTK psuć? Jo, bez kitu, co ja zrobiłem, nie? Jaki ze mnie łobuz. Ty, mam pomysł. Wezmę sobie bazukę na tamten stage. Ta, no bo wtedy musieli kombinować, nie? Ja zauważyłem, że wolę średnie gry niż te, co po 85 na Metacritic tylko stają. A możesz dorzucić jakieś porównanie, na przykład, że wolisz taką średnią gierkę zamiast takiej gierki, która ma 85. Takie porównanie małe. You don't look like la policia to me. Sir, dalej. My fault. You're free to go. I found him. He's over here. O, ale to była akcja dobra. Dokumenciku powstawali Sipsów. O tym, jak musieli kombinować. GTA 6? Tak, beta testy oficjalnie. Witam, witam, panie Mleczak. Elo. Much better. Oficjalnie testujemy. Całe rozkminianie jest w planowaniu. No, no, no. Mniejsze narzekanie zbliża. Ta, no nie ma się właśnie też co w ten krąg narzekania tam wkręcać, nie? Widać, że to GTA 6 warte 500 zł? Tak jest. Będzie preorder zamawiany po tych beta testach. Z kweskitu, kurwa, drozduch skrzypa z Vibe Fest, nie? Hopie! O, jeszcze hinta mi dali. Wysadź drzwi, kurwa, jakbym nie wiedział. Dobra, wezmę bazukę na tego typa. Looks like someone wants to trip me up. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Dobra, mamy bazukę na bossa. Więc elegancko. Szybko powinno pójść. Zajebiście wygląda, jak on wyszedł z tego kurwa wybuchu całego. Jaki kurde skrót boży. Chłop Mikoła wyjebał. Siema, byczku. Do pogadania mamy. Oye, chico, pero yo creo que tú tienes pajarito en la azotea, ¿me entiendes? Give me. You remember something? You ready to spill it? No. Chłop lepcudy dostaje. I'm not in charge of any fucking Magdalena cartel. You talk and I'll stop. Christ, dobra, mamy to. Be smoking rock. I am king of the Latin lords. You got play, my friend. Magdalena's been using you to take out their competition. They are real sneaky like that. A, szybobeczka nas fuja zrobiła. They import their shitty South American artifacts through the Suma Museum uptown. What do you think of that, bro? Okay. Finally, you made the right choice. I do mycia. Nie ma grania tu w pokoju.
Wiecie, co mi się podoba w tej gierce, w przeciwieństwie do Streets of LA? Streets of LA było podzielone na takie rozdziały, w sensie grasz jedną misję, gierka się w ogóle ucina i daje ci następny rozdział. I następny rozdział, i następny rozdział. I to podzielenie na rozdziały było tak wybijające z rytmu grania, a tutaj właśnie grasz misja po misji i to się tak fajnie zazębia, nie? Że nie wybija ci to z rytmu, bo tam wtedy było coś takiego, że kończy się rozdział, zaczyna się step i masz takie... Jezu, znowu wczytywanie. A tutaj właśnie inaczej jest to ogarnięte. Mega spoko, mega spoko. Hello? Twoja stara. Zapierdala. I'm happy to get this Darwin byproduct off the streets. Zobaczę tylko na mapę na chwilę. A co to było? Music Store. Można kupować muzykę w tej gierce? Zajebiste. Jest tu wyścig jakiś? Bo ja bym sobie wyścig pojechał. Jo, skoczmy na wyścig. Jest jakiś po drodze? Chuja. Dobra, pojedziemy ten wyścig tutaj. I wtedy ten. Hello? Hello, detective. I almost forgot. I have a contact. Co to jest za league? Na pewno, bo tutaj masz właśnie... Masz jeszcze Nike albo Reeboka. O tak, ja to dodam na alert, Slagator. Czekajcie. Dodam to na alert, ale wam teraz puszczę. Twoja stara. Zapierdala. Klasyk, kto tego kurwa nie miał na Sony Ericssonie, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie? Dzięki, Slagator, o to mi chodziło. Trzydzieści lat to się mi się wbiło, a to dzisiaj urodziny masz, partner? Wszystkiego najlepszego w takim razie, panie. Wszystkiego dobrego. Za chwilę 40 po graniu, no. Nie, nie, nie. Game się nie kończy. Wszystkiego najlepszego, panie Bartard. Czekajcie. Dobrze jadę? Dobrze jadę. Bo mi tam nic zaznaczyło chyba. O kurwa! Embradera? Nie pamiętam, co to było. Coś mi nazwa mówi, ale... Ale no. A, Trebles! Tak, 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 kojarzę, kojarzę. Już pamiętam, Arem. Już mi się przypomniało. Już pamiętam. Kurwa. Chyba nie dojadę tym pojazdem do wyścigu. To kurwa, jakbyśmy delniczką jechał, nie? No o Jezu. Teraz prezenty poproszę. Chłopie, masz 38 lat, to już nie jest wiek na prezenty. O, już tylko podatek do zapłacenia ci został i tyle. Ja zmieniam pierwszą cyfrę na 4 w grudniu. O kurde. To będę pamiętał. Nie no, samemu to racja, ale samemu to klasyczek, nie? Już samemu sobie ogarniasz prezenty. Hello?
Tak, dokładnie tak jak Slagator napisał. Nasza miłość musi ci wy... Samir! You are breaking the car! Samir, you're not listening to me! Przypomniało mi się jak Snoof grał, ojejciu, jak ta gierka się nazywała. Jeden z ostatnich streamów to był niestety. Ojejciu, co to było? Kurwa, te wyścigi jego na Xboxa Classica. Co grał i właśnie ktoś mu puścił ten do włączenia. Samir, you are breaking the car. Siema Maciek, 3 km. Witam. Co tam? Samir, you're not listening to me. Samir, listen. Dobra, zrobimy wyścig i jedziemy wtedy na misję, nie? Sweatshop? Ojej, ciu, daleko. Go! Dobra, zamieniamy auto. Po nocy wstałem. Kurwa, o 12 po nocce? Mega szacun. Ty masz mega pojebane godziny tego spania, serio. Jeszcze 7 lat i 40. Ja za 2 lata 30, więc... Niestety, czas leci, nie? Przyjemna gierka, bez kitu kajko, no. Jest taki średniaczek chillerski, nie? Jest taki średniaczek chillerski, fajny. Ale z was podziki, a 36? No to tak wiekowo tak mniej więcej wszyscy porówno są w sumie. Więc takie młodziki to nie wiem kto. No ale to retro, stare gierki to wiadomo, nie? 29 hir. No to tak mniej więcej od 20 paru w górę, nie? Tutaj na streamach. Widownia Boża. Retro widownia, dokładnie, no. Jakie gierki, tacy widzowie, retro. Nie powiedziałbym, że jesteś ode mnie młodszy? Czekaj, czekaj, 29? W sensie, że młodo wygląda? Czy że staro wygląda? Czekaj, bo próbuję zrozumieć to zdanie. A, że jestem starszy. Ja też myślałem, że streamer po 30. Nie, nie, właśnie nie, 28. No za kola pewnie dużo robią, nie? Niestety. 28 niedawno. Całkiem niedawno w sumie, bo 9, nie? Spoko, spoko, to się nie stało, luzik. Spoko, spoko. Sam mam gniazdko na głowie. Oj kurwa, I feel you bro. Ca, bez kitu, ostatnio mi o dowód pytali, a teraz mi Wiciek pisze, że staro wyglądam, nie? Pora umierać. Bez kitu, chłop ostatnio się mnie o dowód zapytał, bo mówi, że nie wyglądam na 28, w szoku był. A ja byłem jeszcze w większym szoku, że mnie ktoś o dowód zapytał. Dobra, panie i panowie, wyścig. No es bastante, cheap shot. Opa. Opa. A tutaj można hajs obstawiać w wyścigach. Można obstawiać hajs w wyścigach, tylko że nie mam hajsu. Fuck. Dobra, to jedziemy na misję. Piątek 13. Ale to na NES-a, czy ten piątek 13 taki nowszy? Więc to teraz nawet zapytali, jak miałem 33. No to też pewnie w szoku byłeś, co? Że po takim czasie. Bo od 18 do 33, no to trochę... Trochę przeskok jest, nie? Przestali sprzedawać tą gierkę pod koniec zeszłego roku? Aha.
Tam widziałem właśnie coś na temat tego UFO 50. Samir! You're breaking the car. Kurwa, te cele są tak oddalone od siebie, że pierdolca idzie dostać za przeproszeniem. Masakra, nie? Ta, bez kitu, nie? Bez kitu Arem. To jest mega rozpierdalające, że są tytuły, które możesz nadal pograć i są retro mega fest. A teraz gierka po x latach ma nagle zamykane serwery i już jest pizda fest. Kurwa, mogę ulicą pojechać. A nieważne. Tak, sprzedawałeś Dino Crisis. Bo cena oficjalnie idzie w dół. Powiem ci, Maciek, że na początku była taka akcja, że gierka mi się dwa razy zgliszowała do momentu, że musiałem resetować konsolę, bo babka mi utknęła w bagażniku i się gierka sfrizowała. Ale powiem ci, że fabularnie, gameplayowo i ogólnie stylistycznie mega spoko. Na razie się mega spoko zapowiada, serio. Na razie nie mam większych powodów do narzekań. Spoko się zapowiada. Poza tam, że właśnie są jakieś takie mega glitche, że się gierka wypierdala na klasiku, że się frizuje i draw distance zasysa Paukersona, to nie zwracam na to uwagi, jest mega gituwa, nie? Więc na razie mega spoko się zapowiada, szczerze mówiąc. I bet this is it. Nie mogę przez murek przeskoczyć? Serio, nie mogę przez murek przeskoczyć? O, dobra, mogę. No, elegancko. Więc na razie Maciek, powiem ci, że mega spół się gra, nie? W porównaniu do poprzedniej odsłony Streets of LA, totalne złoto. With the lords out of the way, the Magdalenas now have the market cornered. The new shipment? Yes. I'm headed down right now to check on it. I'll let you know. Hello, excuse me, sir. The museum is just closed for the day. Look at that thing, man. I bet this guy need a magnums, huh? Oh, that's actually an Aztec warrior, as denoted by his engorge. Ale chłop ciepły jak grzejnik w grudniu, nie? Tak, Hasko, i te demony w Streets of LA. Nie dość, że gierka właśnie była podzielona na rozdziały, co mi mega wybijało z rytmu, to później były te demony. Na sam koniec jeszcze przyszły zombie i miałem takie, ja pierdolę, w co ja gram, nie? Tu, quién eres? Truso! Dobra, chyba zresetuję. Co to jest rwa kulszowa? No i po misji skradankowej, widzowie.
co jest? Co to kurwa za pani szerty? Ból odkrywego słupka do okoliczyny dolnej. Aha, okej, okej. Właśnie tak nie wiedziałem, co to jest nawet. Co to jest, kurwa? Tak właśnie kliknąłem żeby zobaczyć, co to będzie, ale nie spodziewałem się takiej brutalności w tej grze. Welcome to government housing. Łóżko z kolcami, jasek kliknę. Wrzucę chłopa, co się może stać, nie? Siema, Przebul. Elo, elo. Siema, panie Brody Mike. Dzień dobry, co tam? Hey, I think I hear something, I'm gonna go check it out. Wah, I hear something. What the shit? What the shit? Zamykam typów, którzy bronią muzeum. Mega dobre. Załamał mnie wczorajszy State of Play. Nie zamawiasz PS5 Pro? Spadłem od Fortnite'a? No może ten, może slagator ten Ubisoft się w końcu wyjebie. Patrząc po tym, że zapowiedzieli tę Tsushimę nową. No dla mnie to jest kurwa killer tego asasyna, nie? Coś mi się wydaje, że się Ubi wyjebie w tym roku. Tak, widziałem slakator, widziałem, no. Czy są Hindusi zatrudnieni? We got all clear. Y'all need to pay attention. You got the right to an attorney and some other. Jo, widziałem, że właśnie po 4 złote, nie? The Crew nowe. Znaczy to ta dwójka, co ja gadam, nowe. Szkoda by ich było. No jasne, no ale i tak z nich nie korzystają, nie? Cztery złote razy 50, to już fajna sumka, no. No to też w sumie, nie? Ty, że im się to opłaca. Kill him, or the Magdalenas will have your heads. Boom headshot. Boom headshot. Kill him. Somebody kill him. O kurwa. On się przestraszył, bo chłop zaczął tańczyć. Ta, no właśnie slagator, nie? Żeby się nie okazało, że ludzie se pokupują za 4 zł, a zaraz włączą znowu, nie? Te białe proszki to prochy faraonów? Tak, dlatego są takie bardzo cenne, nie? Dlatego takich chronią. Tak jest, panie, tak jest. Siema, byczku. What's poppin? I know what's shipped inside these relics. You better talk. Okay. If I talk, I'll need guaranteed protection. Can you provide that? Can you? DA loves. Talk to. Uwielbiam. Zobaczcie tą animację, jak chłop wyprowadza takiego ojcowskiego z góry. Zobaczcie na to. Give me something. Start talking. Zajebiste. No, don't do this. The Suma is just the tip of the iceberg. Look,
You looking at some major time. I have. Don't make me that. Officer. Kontrolna lepa, kurwa. Zajebiste. Mega dobre. I don't know much, but I do know that we send these shipments to the Salvation War upon Greenwich. A nie próbowałem jeszcze Ganfretu. Następnym razem, jakby cię przesłuchiwać. Singing like a canary. Thanks. I do mycia, kurwa, nie ma grania tu w pokoju. Gnoju, nie wkurwiaj mnie. Serio, na razie ten True Crime New York City. Mega spoko giereczka. Kabel zabieram. Niektórzy wyją się 11. Kurwa, nie denerwuj mnie, gnoju. Still king. Who the fuck? Police. Okay, it's cool, man. Ah. You're welcome, buddy. Wait, my friend. You're my kind of tough guy. American hero, yes? My name is Freddy. Farid Abdul Salam at your service. Could I maybe offer you the chance to work with me? Doing things here and there for money, yes? Bruh, I ain't got time to waste. Yeah, boy. No. Nothing I ask is really... How do you say? Bartu! Money is not what you seek. Perhaps information? What do you say? Come on, get in. We'll talk, you and I. Alright. You got me curious. Ja bym musiał tylko czapkę założyć i na boki wyjebać tutaj, nie? Cut the shit, Freddy. What do you need from me? Funny you should ask that. I can't work anymore today. Another court appearance. Vibe number 7 says I chained it to the radiator for a week. Czy chłopi proponuje pracę na taksówce? O Madonna. Dobra, zobaczymy chwilę, na czym to polega. Ta, Prodigy bez kitu, no. Prodigy jebany. Heinhachi za młodu, dorabiający na taksówce. Tak jest, tak kiedyś było. Takie czasy kiedyś były. Man, I gotta be a cab driver for this fool. Nie no, ale utwór wleciał. Zamykam mordę. GTA San Andreas. Next thing you know, I'll be flying remote control toys and shit. Where to? I have a meeting. Step on it and don't drive like a maniac, or I'll have your medallion. Ugh! Mother. Hello. Kurwa, dzwoni co 5 minut co ktoś, no. Room 206 at 8 p.m. Tell them to bring my ball gag. Thanks, Cassie. Ball gag? Hello? Do kurwy, dajcie mi posłuchać utworu. Sell you, prick. Fuck. Hello. Yeah, my. Well, time for me to make money. Samir. Imagine, loser. Mega dobre. Ale sobie wtedy Danzig nieźle zarobił, nie? Tutaj utwór do GTA San Andreas, tutaj do True Crime'a. Mega dobre. Cab service. Get in, hold on, shut up. I'm not from our... Dobra, zrobimy z 3 kursy i zobaczymy, czy to się opłaca w ogóle. Ty gruby, jak wsiadł, to zobaczcie, jak taksówka na boki napierdala od ciężaru. Zobacz, jak ją rzuca. Co jest? Zobacz, jak przyspieszę.
Rzuca nią na boki. Siema Kasztan, Eluwida, co tam? Dobra, zrobimy te 4 kursy i zobaczymy, czy to się w ogóle opłaca, bo kurwa, jak mamy jeździć na taksówce, a za to dostanę 50 dolarów, to się szanujmy, nie? Go! You have to turn the wheel, Samir! Ta zielona taksówka, pierwszy raz taką widzę, bez kitu. Ale zaraz rozjebie ten samochód. Kurwa jednokierunkowa! Cytat z Postala 2, nie wiem, czy pamiętacie. Jednokierunkowa! Na pewno nie! Walnięty knurze. Where to, lady? Come on, hurry up! Twoje trefy mnie wezwał, ale też bym się nie wezwał. Też bym się nie wezwał, spokojnie. Nie wiem, czy pamiętacie taki tekst z Postala, on był dosyć rzadki. Jak byli ci talibowie i było: twoja matka jest kozą w stadzie owiec mojego ojca. Zajebista. Ty The Boys, 20 lat przed The Boysami. Well, you got me here. Hey, are you single? Jest golf w Central Parku? A nie wiem nawet. Samir, you're breaking the car. Postal 2 z polskim dubbingiem to jest złoto w chuj. Ja pamiętam, jak mój kumpel miał zakaz grania w Postala 2, bo jest grą brutalną, nie? I jak jego mama wchodziła do pokoju, to on chodził tylko po mieście i udawał, że to jest symulator życia, że po prostu chodzi do biblioteki i coś tam, nie? Jebany aktor. Przy siebie nie nadal trzyma, więc widziałem, że chociaż na spacer pójdę. O, to zdrówka, panie. Ostatnio to chyba wszystkich łapie, nie? Jak nagle z ogromnego lata przeskoczyliśmy w taką pogodę. Zdrówka, panie Kasztan. What the fuck? Calm down, man. Get a hold of yourself. Shit, fuck, damn. Mega dobre. Shit, is that a good enough alibi? Damn it! I got. A się znowu ciemno zrobiło. Okay, shit, I'm screwed. Yo, drogą płciową, Arem, no. Dobra, koniec tej misji taksówkarskiej. I'm gonna turn myself in now. A, zwróć taksówkę. Aha, bo tu trzeba zrobić ileś kursów i wtedy ją zwrócić. Dobra, pewnie mi jeszcze potrąci za rozjebanie jej. No ja tak samo, Bartas. Już trzeci tydzień se chodzę i kaszlę pod siebie. Jakie rozjebane, takie dostałem, panie. Kurwa, to jest na drugim końcu. A nie, prosto tylko. No możliwe, możliwe, mleczak, możliwe. Możliwe, możliwe. Siema kokosz, elo, elo, co tam? Jeździ, jeździ, tak jest. A to, że tam z silnika trochę dymi, tak już było. Kurwo. Jeździ skręca, hamuje, tak jest. Czego chcieć więcej? Samir, you break my car. What you doing? What you doing? Zasłona dymna jak w Bondzie, takie wiesz, gadżety bondowskie, nie? Ty jakiś hajs za to dostałem, czy tylko save'a? What? Jeździć, obserwować, tak? Zajebisty, najlepszy cytat. Ty, ja nic za to nie dostałem, czajcie? Got it done. Just don't hassle me no more, okay? You the man, man. Now... Ja myślałem, że jakiś hajs za to wpadnie. A nie, 1500, dobra, elegancko.
końcu mnie będzie na coś stać. Jest jakiś dobry samochód tutaj, bo wszędzie takie same są. Jeździć, obserwować. Nie no, tutaj nie ma żadnego szybszego samochodu. Same takie sraki stare. I żaby słychać. Dobra, I need your car. Police! Calling Street Patrol, 1050. O, ludzie się w parku napierdalają. Tak, Sleeping Dogs, no. Sleeping Dogsy. Akurat powiem ci, Kokosz, ta pierwsza odsłona True Crime Streets of LA to od razu polecam odpuścić, bo to jest niesamowita mordęga. Ale ten New York City, którego teraz gram, naprawdę mega spoko, nie? Mega spoczko się gra. New York Police! I'm gonna rip you apart. You the man? I... Kurwa, policja tam uderzy. They gonna love you when locked up. Okay, one kick dogs, no? Mega dobra. Gieta zawsze tak było, jakieś fury jechałeś? Tak, dokładnie, albo jak się szukało jakiegoś samochodu konkretnego, to nie można było go znaleźć, a jak już go znalazłeś, to nagle wszędzie się pokazywał, nie? Klasyka gatunku. Dobra, jakiś dobry pojazd bym potrzebował. Nie ma żadnego. Dobra, wezmę to. Jedziemy do celu. Aha, dobra, bo ja bym teraz mógł wyścig obstawić. Jak tam z czasem stoimy. Dobra, jedźmy na wyścig, obstawmy cały hajs i zobaczymy, co się uda. Nie ma czasu. Nie ma czasu, nie ma czasu. Kurwo. No fizyka jazdy tak troszkę pozostawia do życzenia, szczerze mówiąc. Tak, no oni tam specjalnie chcieli odciążyć, nie? PS2 i komputer. To racja. Że się odwracałeś, znikały. Odwracałeś się i się pojawiały, nie? Mega dobre to było. Ty, tu można kamerę zmienić. Ty, nie wiedziałem. Ty, mega dobre. Jak buff w tym, w Need for Speed Carbon. Będę jeździł. Nie, tak nie, ja tak nie daję rady grać, nie? Taka kamera mi mega przeszkadza. GTA 5 starszy kostral pedłącie też był ostry atak klonów. Ujejcie, ja nie pamiętam, bo ja w GTA 5 pierwszy raz grałem na premierę, na PS3 już bardzo mało pamiętam z GTA 5. A później już nie grałem. Dobra, jakiś samochód na wyścig by się przydał. Mogę policyjnym się ścignąć? Nie, tak myślałem, że policyjny się nie zakwalifikuje do takiego cuda. I też mi się wydaje, że pojazdy zależą od dzielnic. Siema, czy są tutaj coś poza Fordami? Kurwa, to jest samochód z Simsów. Coś wyścigowego. Osobnie na jeden wyścig bym potrzebował. No, ten wygląda jak ten, jak z Flatouta, nie? Wygląda jak z Flatouta w chuj. Mega dobre. Ło, ale prędkość. Zaraz mnie z butu wywali.
No tak patrzę, nie ma żadnego lepszego pojazdu tutaj. Pamięta PS5 czy na klasyka? Na PS3 klasyka normalnie jak się uruchamiało multiplayer. Tak, no. O Jezus, bez kitu. Zobaczcie, jak tam samochody zapierdalają w tle. Widzicie to? Aż się nie nadążają renderować tam. Zajebista. Dobra, idę poszukać jakiegoś lepszego wozu. Ale chyba nic nie znajdę lepszego. Coś się obawiam. O. Tego potrzebowałem. Tego potrzebowałem. Oj tak, byczku. Spoko, spoko. Okay. Let me see the cash. Muy bien. Let's do this. Let's go. Wyścig. Jestem gotowy. Jazdy w True Crime to moja specjalność. Patrz teraz, co się dzieje. O kurwa, ciekawe. Doszło sam da te ubijem. Eto dotle. Opa, dotle. Dotle. Welcome to our East Harlem race. We start at Marcus Garvey. jakiś typek z tyłu się ustawił jako czwarty. Ty no, ten wyścig już wygląda bardziej imponująco niż poprzedni. Jasny chuj. Ein Verletzter. Alarm. Alarm. Siema Gorek. Elo. Ty no, do zrobienia chyba. Oh shit. Trzy okrążenia jeszcze? Łobaben. Ty w porównaniu do poprzedniego wyścigu to jest mega długi. Dobra, okej. Właśnie mówię, coś tak spoko idzie. O Jezus, jaki długi wyścig. Jak na pierwszy, to dwa okrążenia wystarczyły. Kurwo. Albo mi się wydaje, albo się boty już zawiesiły, bo zobaczcie, że oni już nie wiedzą, gdzie mają jechać, nie? Tak mi się wydaje, że boty pierdolca dostały. Jak w odjazdowym rajdzie. Jo! Jezu. Dobra, po tym wyścigu zrobimy jeszcze jedną misję dzisiaj i będziemy kończyć. Ale właśnie chciałbym jeszcze misję fabularną sobie wciągnąć, zanim zakończymy streama, więc po tym wyścigu lecimy na ten. Ta, w San Andreas, ten wyścig z Woozy, który jest niewidomy, nie? Zajebiste. Chłop na ten, jak Daredevil, na słuch jeździ. Kurwa, chciałem go zepchnąć. Dobra, udało się w miarę. No ja nawet lubiłem wyścigi w GTA. Jedyny wyścig, który mnie denerwował, to wyścig w GTA Vice City, jak się ścigałeś z tym Hilarem. O Jezus. Ten rudy chłop, który zginął od razu w napadzie na bank, nie? Jako pierwszy. Kurwa. Jezus Maria. Przybiłem ci rękę, przepraszam. No, on miał tego Sable, nie? Jakiegoś tam turbo.
I on jeszcze właśnie nie mogłeś go zostawić za bardzo w tyle, bo się obrażał, nie? Popierdolone to było. Co za rudy typ. Tu jest taki vibe, Midnight Club'a teraz jak jadę, nie? O kurwa. W Midnight Club'a nigdy nie grałem, ale właśnie oglądałem mu skarpety i taki podobny vibe jest. Elo! Skąd to się umyje? Siema, Patryk. Kurwa, już minutę później dopiero chłop dojechał, nie? No tak, boty trochę do tyłu są w tych wyścigach. Jednak mogłem taksówką pojechać. Dobra, lecimy na misję, na ostatnią misję. Pozdro z pracy zdalnej, właśnie chciałem pytać się, Marko, co tam? Co to jest za utwór? Zlokalizuj szpital psychiatryczny. W większości GTA wyścigi to wano, bo nie, że jakby nie ogarniali, co się kłócić teraz z takim innej klub. Tak, właśnie oglądałem właśnie u Skarpetu, u innego streamera Midnight Club, to kurwa, no perfect runy trzeba robić, nie? Ja bym nie mógł grać Midnight Cluba, a jeszcze u Pronuba oglądałem Midnight Cluba. To też właśnie, perfekcyjne wyścigi musiały być, bo chłopy dosłownie suną po zaplanowanej trasie, nie? Popierdolona. Albo mi się wydaje, albo teraz mam taki mały flashback z Wietnamu, guys. Prawdopodobnie teraz jedziemy do szpitala psychiatrycznego i będzie tam Beetlejuice. Ten, który jest znany z tego mema. What you doing? Nothing. Just hanging around. Tak mi się wydaje, że on przez okno tutaj wyskoczy w tej gierce. Taki flashback z Wietnamu mam, no. Choroszy na badaniach. Jedziemy do tej misji, ale mi się przypomniało teraz, ja pierdolę. Tak, wyjebanie z toru, albo jedziesz w rozduch i wpadasz do wody z mostu. I jest pizda, jest po wyścigu. Ej, ta kamera o wiele bardziej pomaga. Kurwa, ale się dobrze jeździ na tej kamerze. Jedziemy do Choroszczy na badania. A odwiozą chociaż? A ja wiem. Kurwa jebana. Czyżby chodziło ci, Patryk, o nice driving, son? A do kiedy jest ten cel subów? A nie wiem, jak wam się uda. Mi się tam nie spieszy. Do Emergency i tak wleci po Kurwa mać. Emergency i tak wleci po Desperadosie dopiero. Więc to jest czas, nie? Nice driving, son. Pamiętam, że kiedyś przeszedłem Drivera 1 przed czasami streamerskimi, ale ten ostatnie odwożenie prezydenta to była jakaś tragedia. Jezus Maria. Z 3 godziny nad tym siedziałem, pamiętam. Kurwa mać. Za chwilę mi przestaną questy przyznawać, bo już sobie najebałem złej reputacji. Co to jest za utwór? Znajdźmy ten Shook Ones. Jest! Ooo! Zapnij mordę! To jest jeden z najbardziej kurwa chorych bitów ever. Zajebisty utwór. Ja pamiętam jak grałem, chyba nie wiem, 16 lat chyba miałem i pierwszy raz grałem. O Jezus, przełączyłem, nie! Nie! Przez przypadek. Dobra, niech będzie Redman.
Pamiętam, grałem w GTA Liberty City Stories i pierwszy raz usłyszałem ten utwór w tym kurwa mrocznym Liberty City. Jak to tam pasowało, o Jezus, złoto totalne. Tak szukam... Dobra, nie będzie Madok. Jezus Maria, daleko jeszcze? Nie, te cele są tak oddalone, że pierdolce idzie dostać, nie? Jest na drugim końcu Nowego Jorku, nie? Oh my goodness. Dobra, ostatnia prosta. Mada! Jak słyszę ten utwór, to od razu mam przed oczami pustynię w GTA San Andreas, nie? I podróże do San Fierro. Od razu, przed oczami, momentalnie. Ty, tu chciałem na chwilę zajechać. Zobaczyć, co tam można kupić. Tak, ja nie wiem, czy pamiętacie, to było, jest szocik z tego. Jak ten chłop wysiada, żeby się wyżygać i motor w niego wjeżdża i misję musiałem powtarzać. Ja pierdolę. Piękna gierka, piękna gierka. Idę zobaczyć, jakie utwory tam można kupić. Może być jakiś utwór 50 Centa, ty. Album kupił utwór, chociaż 50 był wtedy w chuj popularnym, więc pewnie nie. W tamtym czasie G-Unit. G-Unit! Music Mega, Mega Music. Co za czasy, co? Że trzeba iść kupić płytę z muzyką. Siema. Co macie na sprzedaż? Jakieś utwory, ten? Się jakoś kupuje, czy coś? Przy kasie? Ta. Zajebiste, kupujemy. Biorę wszystko. Mega dobre, ja myślałem, że... Znaczy, ja dopiero teraz się dowiedziałem, że ten... Ja byłem pewien, że Guns N' Roses stworzyło ten utwór. Ale jestem do tyłu, w chuj. Lethal Weapon? A nie, nie oglądałem Lethal Weapon. No bo oglądałem gdzieś jak kiedyś w tym, za dzieciaka leciało w telewizji. Nawet Eric Clapton? Kurwa, muszę odsłuchać. Tak, dokładnie, Lukas, właśnie ja postanowiłem, bo ja Streets of LA, przyznam się wam bez bicia, że rushowałem, że o, szybko, z misji do misji, żeby was nie zanudzać, nie? Ale uznałem, że New York City? Kurwa, poznajemy wszystko. Idziemy na wyścig, pojeździmy taksówką, kupimy sobie kurwa płytę z muzyką. Na chillu, eksplorujemy giereczkę, nie? Nigdzie się nam nie spieszy, mamy czas. Dziękuję Xardupa za followka. Obudziłeś już bezimiennego Xardupa? Wyciągnąłeś go spod skał? Siema. Tak, w Empiku pamiętam, Drozduk, jak się chodziło posłuchać płyt, nie? Pojebane. Ej, ja tak samo, łajsik. Ej, przestań, popie. Przestań, bo ja też bym się zjadł. What the fuck? Ty nie, to chyba nie jest ta misja z Beetlejuice'em. Beetlejuice chyba później będzie, coś mi się wydaje. W Empiku nawet książki czytałem na fotelach. Kurwica, piątek wieczór? No, możliwe, możliwe, panie. A może to będzie... Tu będzie Beetlejuice, kurwa, patrzcie na to, nie? A babeczka nas wrabiała od samego początku, żebyśmy... Rojas. The drugs are killed by your very own CIA 6 years ago?
Ale nas w jajo zrobiła. Doszło sam da to ubijem. Eto dotle, opa, dotle. I so love the classics. Time to play with your new friends. Adios, detective. O kurwa, jaki vibe Manhunta, nie? O kurwa. Kojarzycie, kojarzycie gierkę Thrill Kill na PlayStation 1? Dosłownie jak ten chłop do mnie idzie, to mi się Thrill Kill przypomniał. Ja pierdolę. Jedna noga do przodu, tak jest. Zajebiste. I z głowy na dupca, tak jest. Ole, dostał. Ja właśnie nie pamiętam, czy ja tego Beetlejuice'a pamiętam z jakiegoś filmiku na YouTubie, bo ja tu na pewno nie dotarłem jako dzieciak grając w True Crime'a, bo ja tylko latałem sobie po mieście. Jest! Going wrong? Seek will help. Seek knows this place. Nie wiem, czy wiecie, ale Beetlejuice raczej nie umie czytać. Ja jestem ciekaw, ile razy oni mu mówili, co ma powiedzieć do mikrofonu, żeby to zdubbingować, nie? Bo są bardzo często wywiady z Beetlejuice'em, jak ktoś się go pyta, ile 6 plus 6, a on... 24. Więc ja sobie nie wyobrażam, ile razy oni musieli z nim to nagrywać, nie? Ja pierdolę Beetlejuice. O chujenie. A nie mogę go złapać, dobra, bo... Chodź Beetlejuice. Siema, różyczka. Czemu z delfinów? Oła. Ta, no pojebana gierka, Savo. Popierdolona gierka, bez kitu. Idziesz, Beetlejuice? What you doing? Nothing. Just hanging around. Stop us from... Not today. No way. No way out. Zajebiste. O, Madonna. No, co się mogło stać? Co się mogło stać, nie? Jak otworzę chłopu drzwi. Oho. Ty Beetlejuice, nie ma tu jakiejś apteczki? Kurwa, po co ja to otworzyłem? A dobra, jest apteczka, jest apteczka. A skąd ci się różyczka taka rozpina znikąd wzięła? Kurwa. Beetlejuice, schowaj się. Żebyś dwa razy w cymbał nie dostał. Yeah! Dobra, elegancko. I gratis jeszcze, a tej strzykawki nie zdążyłem podnieść. Ale creepy dźwięki tu są. Ty Jagermeister. Zeke, I need the code, come on. Danger! Google, brother! Is the code is 5, 4, 9, 3?
5, 4, 9. Ty zapamiętał, Beetlejuice zapamiętał kurwa liczby, to się nie dzieje naprawdę. Delfiny też się umieją czytać, no. To ich natura oszukała w chuj. No właśnie tak się zastanawiam, ja sobie gra w True Crime, a temat delfinów, mówię, no dobra, okej. O, ale dostał. Na dziurę. Idziesz Beetlejuice? W ogóle czemu on ma pseudonim Beetlejuice? Muszę to obczaić. Jaka jest geneza jego pseudonimu? O, prysznica. O, Madonna, co tu się dzieje? Someone's having a good time here. You're dead, come mierda. Po co się tu wpierdalałem? Po co ja tu wchodziłem, nie? Chcecie chodzić ci o Echo the Dolphin? Na Sega? Prysznice z wujami. Nostalgiczne, pirat. Mega nostalgia. Znaczy, ja słyszałem, że ta gierka podobno jest okrutnie ciężka, nie? Że tam początkowe levele spoko, ale podobno później się tak kurwa poci, że szkoda gadać, nie? O kurwa, chłopa, wyciągnąłem drzwi. Dobra. Pick up weapon. Jo, daj. Nie no, Vibe Manhunta jest potężny w tym poziomie, nie? Fuck. Oh shit, fuck. A gdzie jest Beetlejuice? No way out. No way out. Beetle! O kurwa. That's what I'm talking about. Zapomniałeś się schylić po mydło? Nierealistyczna gierka, nie? Crazy. Co on gada, kurwa? Help me! I need some help here! You're gonna force me to hurt you! I got a rabbit one here! Round two, Zeke, step up. A, dobrze, dobra, dobrze, że poszliśmy, bo tak się zastanawiałem, czy nie skręciliśmy. Crazy. You're almost there now. Beetlejuice, uciekasz ze mną? A tu ja myślę. You're gonna see how we deal with escapees here. O kurwa. He ain't trying to kill me. What the fuck is he up to? I don't plan on finding out. Oh! O, papen. O ty kurwo. Ała. Boss battle. Aha, nie mogę go złapać. Kurwa. O Jezus, ale... No czemu ten chłop cały czas gardę trzyma, nie? Ale maszowanie będzie. Jaki boss, jaki boss. Yeah, buddy. Cały skitu, no. Dawaj, Beetlejuice, spierdalamy stąd.
Jest ciekawe, jaka będzie kadstelka z Beetlejuice'em. Jak się żegnamy pod tym, pod szpitalem psychiatrycznym, nie? Yeah, buddy! Przyciski głośniejsze od wiatraka w smaku. No, jest, 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 jest. Xbox Classic, nie? Nazwiecie slap. No, możliwe, możliwe. A nie, pożegnaliśmy się po prostu. Race to the Opera. Kiedyś różyczka Beetlejuice był na gali wrestlingowej i wyzwał jednego wrestlera i powiedział do niego: hej, slap that! I mu zajebał z gitary. Gitara większa od Beetlejuice'a, jeszcze z gitary dostał, nie? Zajebiste. Jeff Jarrett, kurwa, boży. Jezu, nic nie widzę w tym pojeździe. Dobra, wysiadam z niego. Bo nic nie widzę, dosłownie, nie? I can't see shit! Ten kontroler nie był tak kurwa... Znaczy, on jest troszkę większy niż do PlayStation 2. Przepraszam. Ale jest... okej. Okay. Imo, nie? Wygodnie, wszystko, wszystko masz pod ręką. Tylko rzeczywiście trochę głośniutki jest, nie? Nie, nie, Duke'a nie mam, Duke'a nie mam. To już jest ten, nie? SK, Classic S. Duke'a nie wiem, czy mu chciał. Szczerze mówiąc. Daleko do tego celu jest? A, zaraz, zaraz będziemy. Duke'a nie wiem, czy by chciał, szczerze mówiąc. Może kiedyś, ale ja bardzo mało gram na Xboxie. Kiedy ostatni raz graliśmy na Xboxie? Chyba w WrestleMania 21. Z pół roku temu, nie? Więc sporo tych konsol. Niektóre to właśnie mega rzadko tykam, więc nie wiem, czy jest właśnie sens jakoś tam, wiecie, kupywać jakieś dodatkowe kontrolery, jak już mam jeden. Może kiedyś, jak tam się trafi po taniości, to tam może bym wziął, ale tak to... Jeszcze jakbym w slow-mo jechał, nie? Beetlejuice są ulubione koty, zaraz po porobionym... O, tak, no! Jak są wywiady z Osbornem, nie? Kiedy ostatnio rozbrałeś narkotyki? Przed chwilą. Zajebiste. No to se jeszcze poczeka, nie? Cytując Shreka. Ja nie zdążyłem? Przecież już byłem pod drzwiami, ty. Co jest? Fucking hell. Bruch. Dobra, od razu biorę inny samochód. Co? What the hell? Misję mi wyjebało, podobno do transport publiczny, ale ja nie chciałem brać taksówki, żeby jechać taksówką, tylko chciałem wziąć taksówkę i sam ją pojechać. No ładna gierka, super. Super, super, fajnie. Dobra, jadę tym gównem. Trzymaj się tam, panie Bartor, ja też zaraz skończę tę misję i kończę. No samo jeszcze z 20 minut, bo chciałem dokończyć tę misję, żeby zapisać. O, don't fear the reaper, kurwa, przełączyłem. Dziękuję, Różyczka, za followka. Witam, witam. Thank you. Thank you, Richard. A dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Niebawem będę się ich pozbywał, bo nie ma się co oszukiwać. Dziękuję za reakcję, pani Łajcik. Szybko. Chciałem jeszcze poczekać na może z dwa komentarze i może wtedy, ale... Kurwa. Czy jest żółta? Chyba jo, tak nikt wskazuje, nie? O Madonno. Pr-
Prawdopodobnie, panie pirat, wstępnie w sobotę o godzinie 16 do 22. I chuj po followku. No, już pewnie nie przyjdzie. Dzięki, łajcik. Już pewnie, wiesz, obrażona tam. Klasycznie. O kurwa. Zajebiste. Patryk, znowu będziesz grał w Residenta 3? Ale fajnie ją zaskoczył w tej operze. Mega dobre. Porwi Teresę. Zobaczcie, jak się strzał odbił od ściany, nie? Czekam na podwyżkę? Dobrze, dogadamy się tam. Spokojnie. I survived far worse than you, my dear. Niemiecki dubbing najlepszy. Atakalo! Matalo! Na końcu remake'u? Nice. Alarm! What's the matter, baby? Nothing, what's the matter with you? Jest to jakaś apteczka? Może zagrać na fortepianie? Nie można. To nie Max Payne. Ale muzyka dojebana w tle. Ta babeczka cały czas tam wyje, nie? O, jest apteczka. Model zniszczeń w tej gierce jest mega spoko, szczerze mówiąc. Przyjęłam minigana. Który jest bezużyteczny. Polecam, mega spoko jest ten True Crime. Ta odsłona jest mega spoko w porównaniu do poprzedniej, nie? Co? Jeszcze ogniem na kurwia? Co to jest za boss? Ta baba w ogóle wyjebane jajca ma, nie? Show must go on, jak to się mówi, McGregor. Shot the fuel tanks. Fuck. Jest, stało się, kurwa. Hi, Teresa. Show's over.
Who's the mole in OCU? Okay, officer. I was doing business with someone at the department, but the calls were always masked. The information we got was quality. It's definitely someone in the organized crime unit. That ain't much. Yo, let's go. The feds want a word with you. Całkiem spoko, Bosik. A co teraz? Big case. To po kolei lecimy, Palermo Club. W takim razie. A, bo masz cztery mafie do rozwiązania. Dobra, to ma sens. Whatever you call them, these guys owned New York City for years. But then in 1995, this hotshot DA puts away the last don. Al the Mortician Palermo. It was all over the news. Hell, there was even a reality show. Fast forward 10 years, and now these ass clown mafiosi are all prettied up, acting all respectable. We figure there must be a new don behind all this channeling dirty money into something big, something legitimate. The leads are scarce, but we fingered one Gino De Luca as the Palermo's weakest link, an old school capo who sells fenced goods without kicking up a cut to the new boss. In the old days, the Sicilians would cut off his testicles and feed them to a goat for that. No, to mi się wydaje, że będą jakieś nawiązania do Sopranosów. Mega spoko. Wlatujemy na włoską mafię na następnym streamie. Zajebiście. Elegancko. Dobra, to na następnym streamie włoska mafia do rozpracowania. Let's go. Ale to już na następnym streamie, nie? Ja tymczasem sobie zapisuję i już was wysyłam gdzieś dalej, bo ja niestety muszę uciekać do roboty. Savegame, 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 savegame. Dobrze, super, mamy to. Trzymajcie się tam, życzę wam dobrego dnia, do zobaczenia w piątek. W piątek gramy w Desperadosa. Niestety, niestety. Niestety, niestety. Paput, trzymajcie się tam. Krzychu już na pewno streamuje, więc już was wysyłam do niego. Silent Hilla 2 jest grana. Trzymajcie się tam. Dobrego dnia. Tam więzienie ukończone. Nie, nie, nie. Więzienie będzie kontynuowane, drodzy, bo my ostatnio przerwaliśmy na tym więzieniu, bo tam, no, ta misja jest o wiele cięższa. Tam chyba 3 kapitanów zabiliśmy, ale teraz mamy ten motyw, że musimy się dostać do środka, nie? Jest ten ciężki motyw taki. Trzymajcie się tam. Bajo jajo. See you w piątek. Desperados. Seniorita też się żegna kaszlnięciem bożym. Bajo. Fajny ten true crime. Kurwa, czekam na następnego streama z tego. Serio. Mega dobre. Widzimy się w piątek i widzimy się w sobotę o godzinie 16 na Wolfensteinie. Ale to jeszcze dam znać na Discordzie. Yo. Co? A co to za utwór jest? Miał być kurwa Mobb Deep, ty. Zasiadam do streama, już grzeje słońce, choć wczoraj... A to stara scena jest. Haha, tort, już was zostawię. W monitor, znowu ten upał, chyba się zżygał. Kawusia nie chłodzi, zbyt mocno przygrzało. Już nawet skalę termometrowi wyjebało. Chciałbym już jesień, chłodną i złotą, siedzieć z herbatką. Mamy to, jesień, yeah! Być znów mijakim, niespoconym facetem. Wypowiadam te słowa, niech niosą się w eter. Lato, lato, ty kurwo jebana. Od samego rana dupa potem oblana. Tak gorąco wytrzymać nie mogę. Chciałbym w lodówce ochłodzić jaja sobie. Lato, lato, ty kurwo jebana. Od samego